Witam Was w takim razie serdecznie na kolejnej części kampanii Pachnidło. I zaczniemy od prezentacji moich graczy. Na pierwszy ogień leci Grimdark, który wciela się w rolę Ardryla Kiry, elfiego czarodzieja pochodzącego z zachodnich elfickich królestw, z miasta Iglit, którego największym marzeniem aktualnie jest zdobyć przepis i udoskonalić przepis na potrawkę z Manticory. My dagger! I specjalizuje się w ciskaniu astralnych sztyletów prosto w czerep, a czasami potrafi komuś w logiczny sposób przetłumaczyć, żeby jednak zszedł naszym bohaterom z drogi, tak? Od czasu do czasu się uda. Drugim naszym graczem jest Rafał, który wciela się w Gunnara Magnusa Hildebranta, zwanego Kruszyną, trolla wojownika z Gór Troalskich, który równie dobrze co mieczem potrafi rozwiązywać problemy rozmową. Wbrew pozorom. Tak? A to dla mnie nowość. Jest z nami także Michał, który wciela się w rolę elfiego łucznika Weya Troxy, który może niezbyt rozmowny, ale za to jak przy soli z łuku, to nie ma co zbierać. Na czym to skończyliśmy? A w ogóle może przypomnę, albo może wy mi przypomnicie, co się działo na ostatnich sesjach, czy już było to tak dawno, że wyleciało wam z pamięci. Jakieś tam jeszcze szczątkowe wspomnienia zostały. To z tego co pamiętam, to ostatnio na sesji przebudził się poturbowany ambasador Troalu, jednakże oczywiście nie pamiętał, kto go pobił w nocy. Więc spotkaliśmy się z umówionym kupcem, który przekazał nam składniki dla naszego mocodawcy i prezent w formie wojownika ochroniarza niemowy. Po czym zebrawszy drużynę i znalazłszy odpowiedniego przewodnika, ruszyliśmy w drogę z Kratas do Troalu przez pustkowia i góry, nieprzyjazne tereny. I skończyło się chyba na tym, że jednego z krasnoludów pogryzł wąż, a potem znaleźliśmy podziurawione bukłaki, więc straciliśmy większość zapasów wody. No tak, gwoli uściśnienia, to było tak, że tam jeszcze z tym kupcem Way udał się w pościg za... A, to prawda. Za jednym. Za jakimś szpiegiem, który szpiegował całą waszą transakcję i którym się okazał być Tom, który był jednym z członków Javim Jakusa Bilafa. Epicki pościg trzeba zaznaczyć. Tak, epicki pościg po dachach. Tak, epicki pościg po dachach, zakończony przez owego krasnoluda lądowaniem gdzieś tam w śmietniku. Ale epicki dla, jak najbardziej, dla naszego elfiego łucznika. Niestety nie udało się z krasnoluda nic wyciągnąć. Zaciął się w swoim milczeniu i nie chciał odpowiadać na pytania. Został oddany pod jurysdykcję ambasadora Troalów Kratas, który obiecał się nim zająć i wycisnąć z jego możliwie szybko jakieś zeznania. Waszym przewodnikiem był Kalwan, który ma swojego wiernego sokoła, z którym udaliście się właśnie w podróż. Tam oprócz jeszcze ugryzienia, tam chyba nie było ugryzienia węża, tylko jeden z krasnoludów skręcił chyba sobie kostkę. Skręcił kostkę, tak, po prostu. Kojarzyłem, że coś z nogą, ale faktycznie, chyba go nic nie pogryzło, tylko sobie skręcił niedołęga, albo żeśmy przerzucali ciężar na inne, żeby go wrzucić na osiołka. Czy tam na muła. Czy na muła. Plus z Tomem jest taki, że przynajmniej nie otruł się jak te opryszki wcześniej. Tak. No i skończyła się poprzednia sesja na tym, że kolejnego poranka jeden z krasnoludów właśnie przyniósł od strony Juków jeden z większych tych bukłaków zapasowych wody, w którym była dziura i który stracił wodę. No tak, i na tym skończyliśmy. Na tym się skończyła poprzednia sesja. Teraz, kiedy jeden z tych krasnoludów, który na imię miał Taldrom, wrócił od strony tych jucznych mułów właśnie z tym przedziurawionym bukłakiem przez krasnoludy, przez całą ekipę rozszedł się taki szmer.
Zdrada. Mhm. Spisek. Sabotaż. Znowu. Któryś z nas. To ty. Przyznaj się. To ty. A może to oni. Jakus tylko rozejrzał się bezradnie po swojej, całej tej swojej przybocznej gwardii. Spojrzał na was, ręce wzniósł do swojej głowy. Złapał się za tą swoją czapkę, taką a la fez na głowie, poprawił ją, trzyma ją tak mocno i rozgląda się. Jakie jest wokół otoczenie? To jest, my jesteśmy na takim całkiem pustkowiu, stepie, góra. To jest góra. Taki step. Trawka jest, drzew za bardzo nie. No nie ma, raczej są krzewy, jakieś tam takie klimat, znaczy taki troszeczkę prawie, że półpustynny, może nawet troszeczkę mniej niż półpustynny, ale taki lekko pustynnawy, bo tutaj nie ma wszędzie, że zielenie, że trawy wysokie, raczej trawy takie pożółkłe, jakieś kępki krzaków, czasami jakieś porosty się przetoczą przez trakt. Jest dosyć ciepło, ciepła pora roku, dosyć oczekuje się kolejny upalny dzień. Już mi znowu wyleciał z głowy. Taldrom trzyma ten bukłak, z którego woda dawno uciekła i patrzy się takimi jelenimi, sarnimi oczami w swojego no, przełożonego. I co my teraz zrobimy? Trzeba będzie racjonować tę wodę, która nam została i pewnie postawić strażę przy bukłakach na przyszłą noc. Dokładnie, odezwał się Kalwan, który w tym momencie podjechał pod was, siadł ze swojej karej klaczy i podszedł, wziął ten bukłak, tak ogląda go z każdej strony, ale nie tragizowałbym tutaj, rozejrzał się po wszystkich zebranych, że to od razu sabotaż czy jakieś knowania. Uspokójcie swoje głowy, przygotujcie się do podróży. Tutaj takie rzeczy się w stepie, takie rzeczy się zdarzają. Czy to dzikie zwierzęta, czy to słabość materiału. Ta no dziura w tym bukłaku nie świadczy jeszcze o tym, że ktokolwiek ją tutaj przedziurawił. Jest zbyt taka poszarpana. To mogło być wszystko. To mówiąc, oddał ten bukłak Taldromowi, który tak trzymał go, nie wiedząc co ze sobą chyba zrobić. Jakus tak się rozgląda po wszystkich. No dobra, trzeba by nie zacisnąć pasa, ale Urusie zwrócił się do tego łysego, wytatuowanego orka, który cały czas go nie odstępuje. Miej baczenie na nasze pakunki. Nie chciałbym, żeby kolejne dzikie zwierzęta sprawiły, że nie będziemy mieli niedługo co pić. Urus tylko skinął głową, jak zwykle niemy, jak zwykle półnagi i wytatuowany. I tak postąpił w kierunku właśnie tych jucznych mułów, które tam reszta Javim zaczyna tam obkładać te pakunki, poprawiać paski, mocowań, zwijać namioty i tak dalej, i tak dalej. Czy wy coś robicie konkretnego? Nie, chyba... Można... Przejrzałbym się temu bukłakowi może, czy faktycznie jak to wygląda, tak? No dobra, możesz... Czy ta dziura to jest takie... Nie w miarę naturalne, czy... Czyste cięcie, czy faktycznie coś poszarpanego, jakby, nie wiem, się zahaczyło kamień, czy coś pękło. Możesz rzucać na coś... Spostrzegawczość. Na spostrzegawczość, teoretycznie. Coś, to nie jest... Co ja rzuciłem? Po co, kliknąłem dwa razy po prostu. Rzuciłeś. Tak? Ja rzucałem. Wayne rzucał, dobra. No to jest, jak wszyscy, to wszyscy. Patrzmy na ten worek, bo co mamy przykład do zrobienia. Dobra, szukam. Jest! Zapomniałem już. Pewnie w skillach. No, myślę, że Wej dostrzeże coś więcej niż ja. Tak, to dla ciebie no, to wyglądała po prostu dziura. Ciężko powiedzieć, czy zrobiona jakimś narzędziem, czy zrobiona w bardziej naturalny sposób. Weju, co twoje bystre elfie oczy widzą? Zaraz dowiem się, co moje elfie oczy widzą. Twoje elfie oczy widzą, natomiast, że na twoją wiedzę, na twoje doświadczenie z życia w bardziej niegościnnych terenach i w mniej zurbanizowanych i cywilizowanych wynika raczej, że być może bukłak gdzieś był źle przymocowany, może zaczepił jakąś klamrę, jakiegoś oprzyrządowania do tego, wiesz, na mule, co jest tam jakieś, może gdzieś coś tam
przetarło. Bardziej to wygląda na jakieś przetarcie niż na faktyczną dziurę zrobioną specjalnie jakimś tam sztyletem czy nożem, czymkolwiek ostrym. Chyba? No chyba, że ktoś tak się postarał zrobić to tak, żeby to wyglądało bardziej na wypadek niż na, niż na czysty sabotaż. I to właśnie moje elfie oczy widzą. No to nie wiem. Nic nie pozostaje chyba jak obserwować, trzymać się na baczności i iść dalej. No. Pilnować tego, tych kolejnych zasobów jedzenia przynajmniej, żeby tam nikt nie z nieby robił burdy w tym, ale no co więcej możemy na razie. Chwilę potrwało, zanim przygotowali się tą całą kawalkadę do drogi. Jednak obładowanie tymi gratami, które są potrzebne do rozbicia obozu z powrotem, jednak trochę trwało. Szczególnie, że trzeba było, Jakus musiał to tam biegać między tymi swoimi podwładnymi i ich upominać. Kilkokrotnie też Kalwan wracał się, on tak jeździł to naprzód tej karawany, to na tył i też pokazywał, że to przyczep tak, to przywiąż tak, tutaj to zamień miejscami, będzie coś tam bardziej, lepszy rozkład ciężaru, muł nie będzie się męczył bardziej niż powinien i tak dalej. Krasnoludy takie były z jednej strony skonfundowane, ale z drugiej strony no chyba ten spokojny i władczy ton bieskookiego przewodnika sprawiał, że bez większych szemrań, do których już was zdążyły przyzwyczaić, że zawsze mają swoje zdanie na każdą czyjąś opinię, czy na każde czyjeś polecenie. To mają trzy różne zdania w tym sprawie i każdy jest mądrzejszy jeden od drugiego. Ale jakoś tak w miarę bez szemrania to zrobiły i z dobrą, może nie całą, ale z dobrą godzinę później wyruszyliście w dalszą drogę. Jak już mówiłem, dzień od samego rana zapowiadał się na ciepły i kilka godzin później sprawdziło się to całościowo, nawet był bardziej niż ciepły, zaczął być gorący, a wręcz upalny. Co chwila idący piechotą krasnoludowie ocierali swoje zroszone potem czoła, postękując i posapując i sarkając pod nosem, napiłbym się czegoś. Można łyka wody? Wam też słoneczko troszeczkę dopiekało mimo wszystko. Mimo, że bardziej może przyzwyczajeni do podróży i do cięższych warunków bytowania, to jednak wam też to troszeczkę doskwierało, szczególnie, że Kalwan wszelkie jakieś głośniejsze utyskiwania na to, że może by zrobić przerwę i napić się wody, ucinał krótkim nie, woda musi być racjonowana, napijecie się kiedy ja wam powiem. No i nawet Jakus nie wchodził w dyskusję z waszym przewodnikiem, który zdecydowanym krokiem, znaczy zdecydowaną postawą wiódł was przed siebie. Im bliżej było południa, a nawet im bliżej było już godziny późniejsze niż południowa, tym robiło się goręce i tym bardziej zmieniał się też otaczający was krajobraz. Z takiego półżyznego, półzielonego stepu zaczęliście się coraz bardziej zagłębiać w rejony, które coraz bardziej zaczynały przypominać skalistą półpustynię. Coraz więcej gdzieś porostów w dużych kłębach przetaczało się przez suche pobocza tego traktu. Coraz więcej widzieliście jakichś kolczastych krzewów czy kaktusów, które charakterystyczne dla właśnie takiego półpustynnego klimatu coraz częściej ujawniały się waszym oczom. W końcu po południu Kalwan po wielu godzinach forsownego, aczkolwiek niezbyt szybkiego marszu pozwolił wam zatrzymać się na popas. Wtedy też pozwolił sięgnąć do juków i racjonować wodę. Wszyscy karni ustawili się w rządku, żeby dostać swoją porcję wody. Faktycznie za wiele jej w te kubeczki nie dostaliście. Kilka łyków, żeby zwilżyć usta, przepukać spierzchnięte gardła. Wy też tam za wiele tej wody nie dostaliście, tak jak inni. Natomiast pozwolił też Kalwan chwilę odpocząć i zjeść jakiś suchy prowiant pokroju suszonego, zasolonego mięsa, peklowanego wiktuału, który w takich właśnie podróżach się przydaje, aczkolwiek ostrzegał
żeby nie jeść za dużo, ponieważ to wznieci pragnienie, którego i tak do końca nie udało się wam ugasić. Jeżeli chcecie więcej wody... No cóż, nie zawsze jest łatwo, no szlak bywał uciążliwy. Jeżeli chcecie więcej wody, to chętny może ruszyć ze mną, powiedział Kalwan. Myślę, że przyda się wszystkim więcej wody, więc możemy ruszyć i przynieść jej po prostu, może się, nie wiem, mamy jakieś zapasowe bukłaki puste? Jakieś wiadro, nie wiadro. Wiesz co, bukłaków, jak nie zbieramy jej tyle, żebyśmy mogli napełnić bukłaki, ale trochę więcej wody mogę wam zorganizować, powiedział Kalwan. Pustynia ma swoje sposoby i ktoś, kto wie jak się w niej poruszać, potrafi sobie jeszcze pomóc. Więc kto chętny, proszę za mną. Dobra, ja chętny. Chyba. Na szczęście nie mamy tu skarków, ale tak, jak najbardziej. Krasnoludów tym lepiej się poczuje. Tak, Mówisz, te pesymistyczne podejście i marudne przyprawia cię o zły nastrój? No, nie powiem, żebym był radosny w tej chwili. No dobrze, to Kalwan... Ja myślę o spuszczaniu krwi z krasnoludów, to już wiem, że pora odpocząć chwilę. No tak, Kalwan zabrał was, nakazał Jakusowi oraz jego wybocznemu ochroniarzowi, niememu łysemu orkowi, przypilnować, żeby reszta krasnoludów za bardzo nie oddalała się od tego szybkiego obozowiska i machając na was ręką wskazał, żebyście się udali gdzieś tam bardziej z drogi, w głąb tego skaliście pofałdowanego terenu. Po kilku minutach znaleźliście się w kępach kolczastych krzewów poprzetykanych gdzieniegdzie jeszcze większymi kępami błyskających ciemną zielenią kolczastych roślin. Gdzieś tam po niebie wysoko fruwający sokół Kalwana oznajmił swoją obecność ciągłym takim krzekiem, krążąc kółeczkę nad waszymi głowami. Kalwan siadł z konia, wyciągnął z pochwy przy pasie długi tylet i podszedł do jednego z kaktusów, po czym wbił w niego bliżej podstawy kaktusa, wbił w niego sztylet. Wiercąc przez chwilę wyciął w nim taki, powiedzmy, otwór, w który wetknął taką drewnianą a la półrynienkę i machnął na jednego z was, żebyście podeszli z jakimś małym bukłakiem. No dobra, to jakieś tam naczynko podkładamy. Lekcja przetrwania według Kalwana, powiedział. Jeżeli nie macie wody na pustyni, szukajcie kaktusów. Za wiele widzisz, że jak tam z tego wydrążonego miąższu po tej małej rynience tak bardzo powoli pływają krople życiodajnej cieczy. Tak, z moją znajomość, każdy kaktus się do tego nadaje? Wiesz co, no raczej nie przypominasz sobie, żebyś kiedykolwiek słyszał o trujących kaktusach. Okej, okay. Po prostu. Wolę się upewnić, tak? Różne rzeczy, szczególnie po pogromie, można spotkać, tak, w Warszawie. Kiedy widzicie takie rośliny jak te, właśnie pokazał Kalwan końcem sztyletu na kaktusa, możecie postąpić w podobny sposób. Za wiele tej wody w ten sposób nie zbierzecie, ale czasami te kilka kropel może uratować wam życie. Dobrze wiedzieć. Przyda się na przyszłość. Wyciągnął gdzieś tam z sakwy kolejne takie rynienki, wręczył każdemu z was. Do dzieła! Biorę nóż i znajdzie swojego kaktusa najlepiej. Nie, to Mindegger nie zadziała, tak? Nie, no. Chyba nie. Możesz próbować, tylko możesz za bardzo pokieszyć. No, uciekał nie będzie, więc trafisz na pewno. Mindegger działa, jak nazwa wskazuje, na mind, no to może być problem. Zranisz go duchowo. Tak. Będzie pokrzywdzony, ale... Ale tak samo będziesz się duchowo mógł napić. Coś w ten desyn. Dobra. No, przystępujemy do działania każde tam. Tak jest. Tam, nie wiem, nawet... Coś chcesz, żebyśmy rzucali, czy to tak czysto narracyjnie rozgrywamy? Nie, to po prostu sobie spędzacie tutaj długie minuty, najpierw wycinając podobne otworki w co wiem. A potem czekając, aż aż ty troszkę wody ścieka do pustawych bukłaków. Mija czas, nie wiecie, czy to był kwadrans, czy dwa kwadranse, no trochę tego mija. Kalwan też gdzieś tam sobie zbierał wodę do swojego bukłaka. Podniósł w końcu, kiedy minęło trochę czasu, podniósł ten swój bukłak od tej rynienki.
wlał sobie te kilka kropel tego płynu do ust. Widzicie, że skrzywił się nieznacznie. Ostrzegam, nie jest to najsmaczniejsza woda na świecie, ale jak już mówiłem, potrafił ratować życie. Zakręcił sobie ten bukłak i przytroczył do pasa. W tym momencie gdzieś tam od strony obozowiska słyszycie, jak się ktoś przedziera przez te chaszcze. Ktoś próbuje tej wody z tego kaktusa? Tak, no więc to taki ślub. Gorzka w smaku jest. Tak jakby, nie wiem, jakbyś zjadł ogórka, znaczy jakbyś obrał ogórka od nie tej strony, co trzeba. I taki po prostu gorzki smak ma ta woda. Mhm. Wypada jeden z krasnoludów. Chyba stary Spartos, przynajmniej tak wam się kojarzy, chyba tak miał na imię, bo jednak te imiona tych kilkunastu Javim, Jakusa wam się trochę mieszało, ale wypada zdyszany, gdzieś tam w niektórych miejscach widać, że się gdzieś tam zahaczały go te gałązki kolczastych krzewów. Wypada, ratujcie, pomocy. Co się stało? Gulnir poszedł, nie posłuchał, poszedł w głąb, a teraz musimy go ratować, za mną. Dobrze, a co się stało? No opowiadaj po drodze. Psia krew przeklął Kalwan, mówiłem, żebyście się nie oddalali do obozu i ruszył tam biegiem za krasnoludem. Robicie, idziecie za nim? Biegniecie? Tak. Wiemy, tylko niech tam opowiada, co się dzieje. Zdyszany krasnolud. Pokażę wam. Zdyszany krasnolud tam biegnie. Po paru minutach docieracie do obozu i przebiegacie obok niego i on tam w drugą całkiem stronę, nie? W przeciwną stronę od was biegnie. Widzicie, biegnie i widzicie nagle tak staje i tak pokazuje, żebyście się zatrzymali, nie? Widzicie taką scenę, jak tam powiedzmy, że kilka metrów od niego biedny Gulnir już tak prawie, że do pępka zanurzony jest w takim dziwnym czymś, co wygląda tak jakby piasek, na którym stał, nagle zaczął być taki płynny, nie? I tak ten Svartos tak pokazuje nogą. Gulnir szukał miejsca, żeby się załatwić, no i wlazł za daleko. Ten Gulnir, ratujcie mnie, i tam się zaczyna szarpać, tylko takie słuchajcie, takie blup. Ratujcie mnie. Jak daleko on jest od nas? Znaczy, gdzie się jest granica tego ruchomego piasku? Ja wiem, na oko jakieś 6 metrów od miejsca, w którym stoi Svartos. Gdzieniegdzie z tych ruchomych piosków wyrastały jakieś takie karłowate krzaczki. Natomiast tak faktycznie ciężko ci jest ocenić, na jak dużej przestrzeni te ruchome piaski się rozciągają. Okay. Gdzieś powinniśmy mieć jakąś linę z tego, co pamiętam. Najlepiej, tak. To ja napisałem. Co? No. Niech mu nie sprawdzę. Gulnir tam, ratunku, blup, i tam coś próbuje... Nie ruszaj się, stój spokojnie, im szybciej się ruszasz, tym szybciej wpadasz. Także daj chwilę, zaraz się rzucimy jakiś kawałek gliny. Krasnolud jest już prawie po pachy w tym. W tych dobra, ruchowych piaskach. Mamy tę linę pod ręką? Chyba mamy, no ja mam. Ktoś miał, nie? Każdy z nas chyba ma, tam jest długa lina. W zestawie była lina. Tak? Tak mi się zdaje. Było 10 metrów liny, z tego co kojarzę. No dobra, no załóżmy, że mamy tę linę, no to mu tam... Jeszcze który ma? Co? Masz adventure's kit w girze, to masz i linę. Mogę rzucić. Czemu nie? Jeden koniec. Drugi przywiązuje. Lepiej daj coś większego niż sam końcówkę liny. Weźmy jakiś tam mieliśmy worek, także najlepiej jakiś worek, coś takiego wrzucić, żeby to było duże, żeby to było łatwo złapać, bo jak spudłujesz, ewentualnie to się zaczniesz szarpać i ten. Ewentualnie strzelić, dobra. Przywiązać do strzały i strzelić. Ja przywiązuję taki... się ruszać, już ma prawie po barki, już prawie jest. Dobra. Ja biorę tę linę, przywiązuję do worka, tam wrzucam tylko jakiś ten, cokolwiek. Kamieni żeby, nawet. Nawet jakiś kamień, żeby to było po prostu większa powierzchnia, no i rzucam w jego kierunku to. No dobra, rzuć, jak wyrzucisz jedynkę, trafisz go w głowę. A, trudno. Nie wiem, strata. Czym, deksem? Może być deksem.
Dobra. Nie no, udało ci się. Już tak krasnolud prawie po szyję w tym tego, tak nieporadnie próbował sięgnąć tego kamienia na tej, przywiązanego do tej liny, tak łapie. Tak w końcu już prawie, że po brodę w tym piachu, który wchłania go coraz bardziej, złapał tą linę. Obwiąz wokół nadgarstka, bo mocno szarpnę. Tak, złapał tą linę i ten. I złapał, nie? Ale już, no, już prawie, że po brodę już jest w tym piachu. Więc no, musisz... no ja zapieram się nogami i zaczynam ciągnąć go jak muł po prostu. Okej, jeszcze taka mała sugestia, czy próbujemy wykorzystać prawo fizyki i przywiązać to do czegoś i naciągać od boku, żeby na tyle iść od boku, żeby zmniejszyć potrzebną siłę do wyciągnięcia tego. Co, jak jest jakiś jak tam są jakieś krzoki, to nie ma sensu, bo to nie zapewnia dostatecznie. Jak jest jakiś pod ręką jakiś kawałek drzewa czy coś, albo to tak. Płac, jakiś tam. Albo kamień taki, który nam nie przetnie linę. Konkretniejszy. No. To tylko pytanie, czy jest. Wiesz co, no tutaj głazy jakieś są, ale tak drzew to tak nie za bardzo. Te głazy są ostre, czy raczej takie wygładzone przez piach? Takie trochę poszarpane. To nie będę ryzykował liny, to po prostu ciągnę. Wszyscy we trójkę ciągnijmy. Dokładnie. Już. No to rzućcie na siłę. Wielka, wielka moc. 5, 3 i... Boże. Tylko we dwóch? A, nie chcesz przykładać rąkę. Dobra. Ten dopalacz jakiegoś... Najsilniejszy cały wy tu zapieracie się, zaczynacie się pocić, żeby wyciągnąć tego Gulnira z tego piachu. Kiedy Ardyr w końcu chyba to z tą wewnętrzną złością, która w nim się zbiera na towarzystwo tych wszystkich krasnoludów, złapał tą linę, ciągnie, widzicie jak tak... Tak jak bardzo mozolnie wam to wychodziło, żeby tam wynurzać tego krasnoluda z tego piachu, tak jak Adry to złapał, zaparł się nogami i ciągnie razem z wami, tak nagle ten, wiesz, broda, szyja, barki, pachy jest coraz bardziej na wierzchu, trochę tam, nie wiem, bliżej mostka już jest ten piach, kiedy nagle tak szarpnięcie, stanęło w miejscu. Ten Gulnir, ciągnijcie, coś mnie trzyma! Ratunku! I zaczyna się tam szarpać. To? Jak daleko on jest od nas? No, właśnie. I jak bardzo zanurzony w tym piachu? No jest tak pomostek w tej chwili zanurzony. Tak bardziej już leży na tym piachu częścią ciała niż... Czyli coś go tam dorwało, jakiś ten... No to na pewno coś tam ten siedzi. Tylko no co możemy, no raczej nie wskoczymy tam, nie wiem, z mieczem, toporem. J.R.A. jest włócznia, tak? Więc no ja włócznia. Może jak wychylę się i go tak próbuję dźgnąć w ten piach, żeby coś ewentualnie spróbować skrzywdzić. Ale on jest takie 6 metrów od siebie w tym momencie, to ciężko. Ale to w ogóle jest cały czas w tym samym miejscu? Tak. To go nie pociągnęliśmy w naszą stronę? Na razie, no tak może dobra, z pół metra, ale na razie to go wyciągaliście bardziej wertykalnie niż poziomo. No, raczej z łuku tam nie będę strzelał. Wielkiego sensu to nie ma. Adryl, spróbuj może astralnie go wypatrzysz. Właśnie. Może coś tam, jakaś bestyjka siedzi. Co twoje elfie oczy widzą? Grim, jesteś? No, sorry, co trzeba? Zasnął. Mówimy, żebyś spojrzał astralnie i zobaczył, czy coś siedzi tam w tym piasku. Powinno się udać. Ale zastanawiałem się, czy dałoby radę po prostu odrąbać go od pasa i mieć to z głowy. Znaczy, wiesz, ja tam zawsze mogę spróbować strzelić strzałą, wcelować w tego krasnoluda i będzie po problemie, ale... Się nie męczył. O, bardzo dobry pomysł. I naprawdę. To wy się wymieniacie faktycznie takimi uwagami? Nie, no tak. Bo jeżeli tak, Alba tak się na was patrzy, tak dziwnie. Takim. No. Panowie, żarty żartami, ale trzeba wyciągnąć nieszczęśliwca. No. To, że jest głupi, to nie znaczy, że nie zasługuje, żeby żyć, no. Ale nie, czekaj, astral to jest. Tutaj mam też. Masz albo talent, albo masz czar. Nie, czar talent. Chyba pomaga twojemu talentowi, jak kiedyś dobrze pamiętam. Ever przetaczam. Zamknąłeś oczy po to, żeby swoim wewnętrznym, duchowym spojrzeniem ogarnąć otaczającą cię przestrzeń. Widzisz najpierw odbicia astralne swoich towarzyszy, jaśniejącą łunę białawego światła, która mniej więcej jest w wysokości dawców imion, którzy cię otaczają. I taką jakby... Tak jakbyś trochę zajrzał za drugą stronę lustra. Widzisz otaczającą cię przestrzeń w nieco przebarwionych takich barwach,
wytłumionych, lekko szarawych, że gdzieś tam lina biegnie do postaci krasnoluda, który zatopiony jest w tym piachu. Jego łuna tego wzorca też tam się świeci i widzisz, że gdzieś tam w głębi tego piachu, gdzieś tam pod spodem coś się faktycznie rusza. Jest coś, co jaśnieje nieco innym światłem, gdzieś tam przebijającym się delikatnie spod tej warstwy piachu, które trzyma, być może trzyma właśnie tego nieszczęsnego krasnoluda. Tak zapytam, mój Mind Dagger musi widzieć cel, czy również, jako że to jest atak na umysł istoty żywej, jest w stanie trochę przeniknąć przez piasek, powiedzmy. Znaczy, z tego co pamiętam, to... Znaczy, ogólnie, jak... jeśli rzucasz czary celowane, powinieneś widzieć swoją... Ale jeżeli widzi cel w przestrzeni astralnej, to może skorzystać ze zmysłu astralnego. Niektóre czary wręcz wymagają tego. Tak. No racja, dzięki Astral Sight widzę dookoła siebie dosłownie wszystko. Tak. No, tak naprawdę tu widzisz teorii tego, tylko tak, że wewnętrznie... Musisz poświęcić czas, żeby przeanalizować wzorzec i dowiedzieć się, co to dokładnie jest, no ale widzisz, że to jest żywa istota jakoś. No coś jest, no to... Albo konstrukt horrora, no nie wiem, no w zależności co to jest, tak? Jak horror, to tutaj moje to nie pomoże, ale okej. Okay. Znaczy nie, jak niekoniecznie musi być horror, może być jakiś tam stwór spaczony, tak? Jakiś konstrukt, tak? Cowany tam z kolopendra. Dobra, no próbuj go rozzłościć, no to może wylezie na jakiś bardziej przyjazny teren. Albo wyjdzie do góry, albo po prostu odrąbię tam połowę tego krasnoluda i tak... It's a win-win! No target, go! Z kim ja się zadaję? To strzelałeś Mindagera, nie, tak? Na wejście. Widzieliście, jak powietrze wokół dłoni Adryla uformowało znowu ten znany już wam widywany wielokrotnie kształt sztyletu z magicznej energii, który pomknął gdzieś tam i zniknął w piachu obok nieszczęsnego krasnoluda. Ty w swoim astralnym spojrzeniu widziałeś, że światło magii, którą stworzyłeś, trafiło światło tego czegoś, co przytrzymywało krasnoluda, i widzisz tak ten, taki nagle, widzicie jak piach tak zafalował wokół krasnoluda, i czujecie takie nagłe szarpnięcie liny i ten krasnolud tak nagle tak w lewo i tak w prawo. I tak krzyczy, ratunku! Co robicie? I tak w lewo, lina zaczyna wam się powoli drzeć po waszych rękach i jak to coś, co ciągnie tego krasnoluda, próbuje wyszarpnąć wam go z waszego uchwytu. Ale w ogóle nic nie widać na zewnątrz, co to jest, żadnego tam szczypca, nogi, macki, cokolwiek. Pod piachem, nie? Dobra, ja się obwiązuję tą liną, zapieram nogami i tak jakby stawiam opór. A ty tam zbieraj dalej? Co? Co robię najlepiej. I próbuję się zaprzeć o jakiś kamień i po prostu z całej siły już nie rękami, tylko siłą, całym ciężarem i nogami. Całą swoją masą, tak? 200 kilo. No dobra, to rzuć na siłę. Nie wiem, coś tam, nie wiem, czy coś mogę zrobić, żeby, no nie mogę dodawać chyba karmy czystej do tego, do czystego rzutu, nie wiem, czy jakiś modyfikator za to, że tak jakby staram się zaprzeć, nie wiem. Defensywna. Dobra, dodaj sobie 3 stopnie. Defensywna postawa. Wiedziałem, że coś pójdzie nie tak. Wciągniecie jeszcze. No, ty trzymasz linę, nie? Tak, ja trzymam. Kalwan trzyma linę, a Way to nie wiem. No ja tam trzymam, ale on tam... Zaparłeś się i tak na chwilę na chwilę udało wam się tak jakby dwa kroki do tyłu postąpić. Trochę więcej tego nieszczęsnego Gulnira z tego piachu wyciągnąć. Kiedy znowu takie mocne szarpnięcie, że praktycznie 3-4 kroki musieliście się przesunąć do przodu. Wszyscy trzej, mało się nie przewróciłeś na swoich dwóch towarzyszy i ten Gulnir jeszcze bardziej został wciągnięty pod ten. Dobra. I tak widzisz, jak piach mu się pcha do ust i tam
zatyka mu ten. On krzyczy, a piach mu tam. A ty Arduino. No, znaczy niekoniecznie krasnoluda, a to jest drugi cel, pierwszorzędny ten pod piaskiem. Wej, może spróbuj, nie wiem, jakby się coś wysunęło, czy coś przyszyć. Mogę przygotować, prostu, przygotować łuk. Się po prostu, bo łuk tutaj... nakładam, tak, naciągam. A ja będę próbował szarpać tego biednego, wyszarpnąć tego biednego krasnoluda. Ho, no pięknie, to teraz jeszcze poproszę rzut na obrażenia. Okej, napędza mnie nienawiść. Masz dodatkowy stopień sukcesu, więc... Okay. Plus 2. Will plus 2. I tam, tam plus normalnie dwa, masz will plus 2 i 4. Czyli plus 4. Plus 4, czyli to na sobie dodaje, czy normalnie? Nie, od razu dodaje. Od razu. Nie, nie w tym, tym bo czyli 11. Kostki. Tak, tak, tak. Tym razem podniesiony głos Adryla chyba, który gdzieś tam z dołu coraz bardziej zły na tą całą sytuację, w którą się z wami wplątał, tą całą karawanę, w której chyba niespecjalnie chciałby wziąć udział. Widzicie, jak taki podmuch ciepłego powietrza uformował jeszcze większy sztylet, a może to już bardziej miecz, który pofrunął w ten piach. I gdzieś tam wbił się obok krasnoluda w ten piach, gdzieś tam mniej więcej, przynajmniej wam się tak wydawało, że mniej więcej w miejsce, w którym powinno siedzieć to coś, co trzymało tego nieszczęśnika. Słyszeliście tylko takie, jakby coś, poczuliście pod nogami takie drżenie, jakby coś, nie wiem, jakby ziemia lekko przemówiła na swój sposób. I widzicie, jak ten piach tutaj na promieniu kilku metrów zafalował. Krasnolud gdzieś tam na chwilę jakby zniknął pod piachem, ale po chwili gdzieś tam się pojawiły te jego ręce, jego głowa. I tylko jak widzicie, nagle tak taki jakby gejzer piachu wystrzelił wysoko w powietrze i tak powoli opada ten piach. Tak upada i się wszystko uspokaja, nie? I on wypadł z tego gejzera? Ten krasnolud? To jakby jak, no bo ja cały czas gdzieś ciągnąłem. Nie, ty ciągniesz, wy ciągniecie w tym momencie tego krasnoluda, ale im tak z każdym metrem, z którym go zbliżacie do tego, widzicie jak te ręce tego krasnoluda tak się zsuwają po tej linii, nie? Ta lina mu się tak wysuwa. I praktycznie gdy dociera on do praktycznie do brzegu tej linii ruchomych, brząskich piasków, zasadniczo jego nie trzyma już tej liny. Dobra, nie dycha, jak rozumiem, czy dycha? Sprawdzam, czy oddycha, no, czy wiesz, właśnie to, widać jakieś obrażenia? W jego plecach zieją dwa takie duże otwory, przez które zmieszana z piachem broczy obficie krew. Dobra, czy on oddycha? W tej chwili nie. Widzicie, jak ma porozdzierane spodnie i ogólnie poszarpane ubranie, jednego buta nie ma. Widzicie, jak po jego nogawkach ścieka ta krew ze stopy. Dobra. I wsiąka w piach. Gulnir! Gulnir! Ten Sfartos dopada do tego krasnoluda i łapie go. Gulnir! Obudź się! Gulnir! Opilnuję, żeby coś się nie wyskoczyło z tego piasku przypadkiem. Kalwan rzuca linę na ziemię i mówi, cholera, mówiłem, żebyście się nie oddalali od obozowiska. Dobra, to teraz pytanie, czy... Jak bardzo nieżywy on jest? W sensie, czy jakbyśmy go namaścili tym... Last chance salvem, to jest szansa, żeby przeżył. Macie first aid albo jakiś medycyny? Mamy first aida, mamy mikstury leczące, także akurat tego typu rzeczy to jest od groma. Dobra. Czy jesteś w stanie określić, czy on nadaje się jeszcze do ratowania, czy nie? Ewentualnie dwie butelki ze śmiertelną trucizną, jeśli chcemy go dobić. Dzisiaj to tak średnio mi się rzuca. Konsekwentnie rzucam 5, niezależnie od tego, czym rzucam. Wiesz co, dobra, no. Jeżeli jest, wygląda raczej na tak ciężko rannego, że chyba nie do odratowania. Nawet przy pomocy maści ostatniej szansy? Chyba jest bardzo poharatany tam wewnątrz. Szkoda marnować. Gulnir!
Gulnir! Tam krzyczy ten Svartos. Dobra, czyli nawet jakby się go opatrzyło i jakby zaaplikowało maść, to raczej to będzie za mało. Tak, jest nie, za co, bardzo pochartane. Co w tym piasku gdzieś tam żeruje, to chyba za bardzo go tam od środka. Garlin, pomóż. Niestety, tam jak się nazywa ten krasnolud, który tam wrzeszczy przy nim? Svartos. Niestety, Svartos, obawiam się, że Gulnir jest już poza naszymi możliwościami. Ten Kalwan przykląk przy krasnoludzie, odwrócił go na plecy, przytknął ucho do jego tego ust, sprawdza tętno i tylko pokręcił głową. Tą krępującą ciszę, która nastała nad zwłokami pierwszego członka karawany, który nie dotrze do Troalu, przeciął tylko przeciągły krzyk sokoła gdzieś krążącego wysoko w górze. Musimy go stąd zabrać, rzucił Kalwan. Gulnir. Takie pytanie, pytam się Kalwana, masz pojęcie, co to było? Tep, to niebezpieczne miejsce. Mogę rzucić na coś, czy ewentualnie wiem coś o jakichś bestiach, które tu krążą? Byłam na wiedzę o dzikich zwierzętach z Olszowskiej. Coś ci świta, że w stepie, w niektórych właśnie pustynnych miejscach żyją pewnego rodzaju drapieżniki, które... To jest taka odmiana insektopodobnych stworzeń, które mięsożernych, które żyją na bagnach też, tylko że na bagnach nieco inny rodzaj. Takie lurkery, takie jakby, które krążą pod powierzchnią, czy to właśnie jakiś tam trzęsawisk, bagien, torfowisk nieraz. No i też czasami zdarzają się właśnie w okolicach właśnie takich ruchomych piasków. Czasami robią same takie pułapki, które wyglądają jak ruchome piaski. Ale aczkolwiek nie jesteś w stanie określić nawet, jak wyglądają, bo nigdy się nie spotkałeś. Ale tak ci się wydaje, że gdzieś tam kiedyś ktoś w twojej wiosce opowiadał, a być może ktoś wpadł taką pułapkę i był ofiarą. Barsaja jest pięknym miejscem, ale też potrafi być śmiertelnie niebezpieczny. Przynajmniej jedna gęba mniej do wykarmienia. Bardzo jesteście pragmatyczni, rzucił Pawła. Adryl, nie, to nie jest dobry moment. No co ci zawinił ten krasnolud, no? To Wei powiedział chyba. A, to Wei. A, to pardon. Wei. Nie, ale myślę, że akurat jego zdanie się wiele nie różni. Nie no, ale trzeba widzieć jakieś pozytywy w tym niepozytywnym zdarzeniu. Trzeba go pochować. No, na pewno nie będziemy go zabierali ze sobą do Troalu, no to... Ale też nie możemy go zostawić tak po prostu, bo się zlecą jacyś podlinożercy. Trzeba przynajmniej, co najmniej zakopać, ewentualnie spalić. Nie wiem, jak tam krasnoludy chcą, żeby jeden z nich był pochowany. W ziemi, z tego co pamiętam. Tak by no, to akurat pasuje do krasnoludów. Kamieni na kurhanik powinno się znaleźć. Ziemia raczej też tak... później, powiedział Kalwan, ale nie ma innej rady. To bierzmy truchło i powiedzmy, że Kalwan załatwiać... Kalwan go złapał tam pod pachy, więc coś mu może pomóc. Ja go biorę. Ten. No, trzeba powiedzieć, że w obozie, żeby załatwiali się właśnie przy obozie, a nie szukali wygodnych, ustronnych miejsc. No myślę, że po takim argumencie mało komu będzie się chciał jeszcze wybierać na jakieś dalsze piesze wycieczki. Wróciliście do obozu, kiedy krasnoludy zobaczyły, że niesiecie nieruchome truchło jednego z ich towarzyszy. Wszyscy powstawali na równe nogi. Zaczęli tam rzucać, co się stało. Gulnir. Patrzcie, to Gulnir. Ano Gulnir. Svartos tylko podszedł do Jakusa i tak ze spuszczoną głową. Widzieliście, że ledwo powstrzymuje łzy. I tylko pokręcił głową i z takim zrezygnowaniem. No nic, no. Nie pozostaje nam nic innego, jak pochować Gulnira. Dobra, ja tam rozglądam się za jakimiś takimi kamieniami, które by się można było... Jakby ułożyć z nich stosik, jakiś kurhanik. No to ja no, tam... ogólnie zarządził, bo Kalwan też rzucił, tylko że trzeba to się streszczać z tym, no i wszyscy zaczęli ten... Kilku krasnoludów zaczęło jakimiś swoimi takimi małymi łopatami, saperkami kopać płytki
grób tam na poboczu drogi, a reszta zaczęła szukać jakichś mniejszych i większych kamyków, które można później to przysypać. Trwało to jakiś czas. Wszyscy pracowali w milczeniu. Nikomu nie chciało się za specjalnie odzywać. W upale, w ciężkim upale, w skwarze słońca pracowaliście znojnie. I gdy w końcu ostatni kamień opadł na mały kopczyk, który powstał w tym miejscu, dla wielu, którzy będą podróżowali tym traktem, być może w przyszłości będzie to kolejny bezimienny grób nieszczęśnika, który nie dożył momentu dotarcia do bardziej cywilizowanych rejonów. Javim, Yakuza z nim samym tylko chwilę postali w milczeniu. Yakuza rzucił na koniec tej krępującej ciszy: żegnaj przyjacielu, i wszyscy zabraliście się w drogę. Do wieczora podróżowaliście zasadniczo w kompletnej ciszy, praktycznie nikt się nie odzywał. Zwierzęta tylko czasami pochrapując i poparskując parły mozolnie do przodu. Nawet Udi, który ciągle siedział na tym mule i zazwyczaj jęczał co jakiś czas, utyskiwał na bolącą nogę, nawet on się zamknął i przestał po prostu marudzić. W każdym razie wieczór nastał dość szybko, a z nim chłód, który zaczął przenikać dosyć szybko wasze ubrania. Tak to wygląda wędrówka przez takie półpustynne i pustynne rejony, gdzie w dzień doskwiera upał, a wieczorami doskwiera i nocą doskwiera chłód. Wszyscy tutaj zaczęli szykować na obóz. Kalwan rozporządził znowu racjonowanie wody, tym razem zebranej z tych kaktusów. Ci, co nie mieli okazji próbować tego gorzkiego smaku, na początku krzywili się niemiłosiernie, jęcząc: co to jest? Co to ma być? Ale skarceni wymownym wzrokiem waszego przewodnika, zamykali się jeden po drugim i już nic nie komentowali. Rozbiliście obóz, zapłonęło jakieś tam ognisko, na którym zaczęto przygotowywać jakąś cieplejszą strawę. Nawet milczące do tej pory krasnoludy zaczęły coś tam przebąkiwać między sobą pod nosem, wymieniać się jakimiś tam swoimi uwagami. Svartos gdzieś z przepasnych juków swojego inwentarza wyciągnął jakąś butelczynę, odkorkował i zaczął polewać swoim towarzyszom. Do waszych nostrzy doszedł zapach trunku, który przywodził wam na myśl brandy. Na poły w milczeniu, na poły w jakichś półsłówkach i półzdaniach pili taki smutny, typowy toast za Gulnira. No, smutna okazja, nie ma się co rozwodzić. Tam. Smutna okazja. I w takich nastrojach równie smutnych poszliście spać. Warty oczywiście ustalono. Nikt tutaj, nawet nie przez głowę nikomu nie przyszło, żeby pozostawiać obozowisko bez pilnowania, bez dozoru, czy też juków, pod którymi rozłożył się Urrus, który jak zwykle był taką milczącą ostoją kamiennego spokoju wręcz. Po jakimś czasie po obozowisku rozeszły się chrapania krasnoludów, którzy zaprawieni trochę tym svartosowym brandy pochrapywali z lekka. No i zapadła noc. A ile nam miała zająć podróż do Tralu? 2 tygodnie czy tydzień? Normalnym tempem chyba tam gdzieś kilkanaście dni, może około 2 tygodni, ale w takim tempie no na pewno zaliczycie obsuwy już jakieś. No to trzeba po prostu spiąć się i nie robić postojów na byle co. Wypiłbym z tej okazji, ale się boję, żebym się już nie obudził, sądząc po tym towarzystwie, więc nie piję z tą bandą. Optymista. Bardzo negatywnie nastawiony do krasnoludzkich przedstawicieli Królestwa Troll. Oczywiście to zatrzymuję do siebie, nie mówię tego głośno.
A być może to całe zachowanie krasnoludzkich towarzyszy trochę przypomina ci, przywodzi ci na myśl powody, dla których postanowiłeś opuścić bardziej cywilizowane królestwa elfów, ponieważ i tam zdarzały się takie sytuacje, że to całe politykowanie, spiski, nowania i inne rzeczy zaczynały cię mierzić. Tylko w tamtym przypadku zawsze miałem okazję wyjść z pokoju albo ich okolice, nigdy nie byłem zmuszony spędzać z takimi parę tygodni czasu. O, a czasami trafiały się takie zadania, czy też takie zlecenia. Cię bierze, a później się ich żałuje. Ano. Weju, zanim nastała twoja kolej na wartę, postanowiłeś sobie odpocząć. Poszedłeś spać i zapadłeś w sen. Obudziły cię hałasy. Ktoś rozmawiał. W początku nie potrafiłeś rozróżnić głosów, ale wybudzając się i wracając do rzeczywistości, zacząłeś rozpoznawać. To były głównie męskie głosy, które głośno o czymś rozprawiały. Podniosłeś się z posłania? Zaraz. Chwila. Ale dlaczego widzisz ściany? Dlaczego widzisz sufit z belek? Dlaczego zamiast śpiworze gdzieś w namiocie leżysz w miarę wygodnym, wyściełanym łóżku? Głosy, które słyszysz, dobiegają gdzieś tam z zewnątrz pomieszczenia, w którym jesteś. No to pewnie bym chciał sprawdzić, co to w ogóle jest. No to pewnie wychodzę z tego pomieszczenia. Zeskakujesz z łoża, wdziewasz odzienie, bo o dziwo byłeś przebrany raczej w taki nocny strój. Ubierasz się szybko, zakładasz buty i wychodzisz na korytarz. Jesteś gdzieś w jakimś budynku. Drewniana podłoga z drewnianych bali ciągnie się gdzieś tam obok ciebie w prawą stronę. Jesteś na jakimś korytarzu. Ten korytarz jest takim ciągiem drzwi z jednej i z drugiej strony. Wygląda to chyba na jakiś zajazd. Głosy dobiegają gdzieś tam z prawej strony, z głębi. Widzisz, jak korytarz się kończy schodami wiodącymi gdzieś w dół. Te drzwi są takie szczelne, czy można jakoś tam zerknąć przez dziurkę od klucza, czy tam pod drzwiami, co to tam? Drzwi są zamykane na klucz, tak, więc wszystkie mają dziurki. No to bym tak chciał pewnie po kolei pewnie sprawdzić, co to są za pokoje, przez tą dziurkę zerknąć. To idziesz powoli korytarzem, stąpasz cicho i tak z ciekawości zaglądasz. Niektórych nic nie widzisz, widzisz ciemność. Niektórych zarysy śpiących dawców imion. To chyba jakieś pokoje po prostu, pokoje w jakimś zajeździe. Okej, okay, no to jak nic tutaj więcej nie ma, to nie będę ludziom przeszkadzał, tylko zajdę na dół sprawdzić, co tam się dzieje. Schodzisz po schodach, które delikatnie skrzypią pod twoimi cichymi elfimi stopami. Widzisz, że wchodzisz na salę jakiejś, faktycznie to musi być jakaś karczma albo zajazd, ponieważ widzisz rzędy stołów i ław poustawiane. Widzisz gdzieniegdzie siedzących dawców imion. Wszelkiej maści, postacie większych i mniejszych gabarytów. Na ścianach w specjalnych uchwytach tlą się pochodnie. Widzisz duży kominek obudowany kamieniem i drewnem, w którym wesoło buzuje ogień. Mijają cię chyba kelnerki. Ciężko powiedzieć, nie możesz skupić wzroku za bardzo na żadnej z tych postaci. Jak gdy próbujesz, nagle tak jakby przeskakujesz obrazami, które przewijają się przed twoimi oczami. Nawet nie zorientowałeś się, kiedy znalazłeś się na dole. Nie wiesz, gdzie jesteś. Nie byłeś w tym miejscu nigdy. Okej. Okay. Do głowy mi przychodzi, żeby spróbować się uderzyć tak konkretnie. Albo nie wiem, jeśli mam koło siebie jakieś ostrzejsze narzędzie, żeby jakoś, nie wiem, nakłuć sobie palec, czy coś w tym stylu, żeby no, spróbować się wyciągnąć z tego marazmu. Bo coś tu ewidentnie. Te myśli przebiegają ci przez głowę, próbujesz się skupić i znowu zmieniłeś położenie. Jesteś gdzieś indziej. Stoisz przy kontuarze, stoisz przy ladzie.
za którą czuwa chyba wieczniak, chociaż nie możesz skupić wzroku na tej postaci. Chyba czyści jakiś kufel. Skrzydełka szybkim tempem migotają w powietrzu. Słyszysz głosy, gwar głosów koło ciebie. Śmieją się, rozmawiają. Opowiadają pewnie żarty, może sprośne żarciki, może podrywają jakieś służki. Chwalą się swoimi czynami, może gdzieś tam jakiś trubadur opowiada legendę o wielkich bohaterach. Ale ty nie rozróżniasz tych głosów. Nie potrafisz skupić się na czymkolwiek na dłuższą chwilę. Słyszysz trzask otwieranych o drzwi do sali. Drzwi otwierały się z trzaskiem, praktycznie uderzając skrzydłem o ścianę. W drzwiach staje postać, olbrzymia, ponad dwumetrowa. Słyszysz ciężki tumlut kroków. Tum, tum, tum. Naprawdę jest potężna. Być może troll, ale nie, za duży na trolla. Kanciasta bryła postaci zbliża się. Wbrew wszystkiemu wokół ciebie widzisz wyraźnie zielonkawe żyłki przebiegające na skórze postaci. Obsydianin. Szarawa skóra poprzecinana właśnie takimi zielonkawymi i złotawymi żyłkami. Gdzieś w głowie, w pamięci kołacze ci się, że tak, obsydianie miewają różne kolory. Zależnie od tego, z jakiej formacji skalnej pochodzi ich żywogłaz. Ale ty w życiu żadnego nie spotkałeś. A ten jest jakiś dziwny. Czujesz chłód. Postać staje przed tobą. Poglądasz w górę, przesuwając się wzrokiem po jego muskulaturze i zatrzymujesz wzrok na dłużej. Jego twarz jest jakaś dziwna. Właściwie on nie ma twarzy. Jego twarz przesłania czarna, niczym bezgwiezdna noc maska. Za tej maski poglądają na ciebie gorejące, zielonkawe oczy. Waitroxa. Usłyszałeś w swojej głowie, ale wiedziałeś, że ten głos płynie właśnie od tej postaci. Waitroxa. No to mogę co najwyżej pewnie zapytać. Słucham, kim jesteś? W tym momencie olbrzymia łapie cię za gardziel. Obsydianin momentalnie przyciąga cię swoją potężną, muskularną ręką do siebie. Widzisz jego gorejące, zielone oczy, które z góry patrzą się na ciebie. Waitroxa. Przyszedł czas. Gdy to mówi, widzisz, jak jego druga dłoń zbliża do twojej twarzy czarną maskę. W momencie, w którym maska wylądowała na twojej twarzy, budzisz się w swoim namiocie. Chłód nocy przenika ci do szpiku kości, a może to nie był tylko chłód nocy. Spocony, oblany zimnym potem. Nastał czas twojej warty. Nie ma co wiele myśleć, tylko iść wypełnić swoją powinność. Mówiłem, żeby nie pić. Te grzybki miały być dobre. Tak, nastała twoja warta. W nocy, o dziwo, nie doszło do żadnych nadzwyczajnych rzeczy. Nikomu nic się nie stało, nie było żadnych krzyków, nikt nikogo nie zamordował, nikomu nic nie zginęło. Najwyraźniej tak było właśnie. Ponieważ ranek przywitał was kolejnymi promieniami słońca, które zwiastowały kolejny wspaniały, cholernie gorący dzień. Czas wyruszyć w podróż. Tego dnia przez większość czasu nic się nie działo. Aż do południa oczywiście. Kiedy to jeden z mułów zaczął się przewracać. Zmartwieni krasnoludowie momentalnie otoczyli zwierzę, które z głośnym łomotem przewróciło się na jeden bok. Potem nieudolnie próbowało wstać. Próbowało wstać, spierając się na jedno kolano, potem na drugie, ale kiedy tylko próbowało stanąć na nogi, opadało z powrotem na cztery kończyny. Widzicie, jak zwierzę tak łypie takim rozbieganym wzrokiem na was. Jego chrapy rozwierają się szeroko. Widzicie, jak bierze hausty powietrza. Jakus podbiega do zwierzęcia. Zdejmijcie to z niego szybko, zdejmijcie! Zaczyna tam rozpinać wszystkie te tobołki, które na zwierzaku. Dajcie mu wody!
krzyczy do kogoś ze swoich towarzyszy. Jakiś tam krasnolud ściąga bukłak z tych tobołków i zaczyna tam wlewać temu mułowi w zęby. Słyszycie ten kopyt? To Kalwan przyjechał z czoła. Co tu się znowu dzieje? Przyjechał z czoła karawany i patrzy się na, siedząc na koniu, na całą sytuację. W końcu zeskakuje. Wy coś robicie? Nie znam się na osłach, no coś jest nie tak z nim, no. Kiedy ewidentnie. Krasnoludy rozpakowały te, pościągały tego tobołki. Kalwan tak się przygląda na to wszystko. Jemu woda już nie pomoże. Końcem swojego sztyletu na jedno z kopyt. Ochwacił się. No to jest tylko jedna. Jedno lekarstwo. Po czym odwrócił się i wskoczył na konia. No nic, powiedział Jakus, musimy przepakować to jakoś na pozostałe toboły. Ale wszystko się nie zmieści. Wiem o tym do cholery. Dobra, ja na pewno część mogę wziąć na plecy, tak? Tylko takich mniejszych, to ewentualnie coś, jakieś mniejsze rzeczy, poręczniejsze, ja to część, sporą część myślę, że mogę zgarnąć na plecy, jak się to uda jakoś ułożyć, no resztę trzeba jakoś porozkładać między innymi, tak? Straciliśmy trochę wody, mamy odciążonego tego jednego osła, który niósł zapas wody. No chociaż tyle dobrego z tego wszystkiego. Dało się to, da się to zrobić. Ale to znowu straciliście na tym sporo czasu. Nie wszystko. Przepakowaliście oczywiście żywność, przepakowaliście te najważniejsze rzeczy. Niektórzy z krasnoludów poroz jakieś tam elementy składziku alchemicznego waszego mistrza perfumiarstwa rozdzielały między siebie. A to, co się nie dało zmieścić bardziej, no niestety musiało zostać. Nikt nie chciał dobić biednego muła. No, jak nikt go nie chce dobić, to ja go dobiję. Tego ciupnę raz z tym. Niech się nie ma sensu, żeby zwierzę się męczyło, tak. My z dobijaniem nie mamy problemu. Dzień jak co dzień. Dzień jak co dzień. Dobiłeś muła, widziałeś jak niektórzy odwracają wzrok w momencie, w którym zwierzę. Widziałeś w oczach tego zwierzęcia i strach. Być może coś na kształt wdzięczności. Nieistotne, no. Smutny obowiązek, który smutny trzeba wykonać. No. Kolejny dzień, który zawsze musiał się czymś spartaczyć. Nie wiem to tak do końca, od czego ten osioł padł. Choroba jaka, czy co? Możesz to sprawdzić zawsze. Zapytam najwyraźniej eksperta. W końcu o co chodzi z tym osłem? Czego padł? Kalwan podszedł do zwierzęcia, złapał go za jedno z tylnych kopyt i pokazał ci takie owrzodzenie od wewnętrznej strony kopyta. Zakażenie. Co? Zakażenie jakieś. Wyciągnął sztylet, wbił go tam w kopyto i po chwili wyciągnął taki kawałek ostry kamienia. Zdarza się czasami, że coś ostrego wbije się zwierzęciu w kopyto. Wtedy powstaje stan zapalny i tak zwane ochwacenie. Niestety. Tak, ja myślę o kolacji. Tak, mięso jest dobre. Tak. Właśnie, szkoda mordować. To jest bardzo dobry pomysł, powiedział Kalwan. Z mułów można odzyskać trochę prowiantu. Chociażby dzisiaj nawet jakiś tom. Mam dla was dobrą wiadomość, moi drodzy towarzysze. Dzisiejszego wieczoru nikt nie pójdzie głodny spać. Mam na to pocieszenie, no, ale zawsze lepiej szukać jakichś plusów z zaistniałej sytuacji. Więc zgodnie z pomysłem naszego nadwornego kucharza, który we wszystkim widzi możliwość zrobienia potrawki, martwego osła oskurowano, oprawiono i wygarnięto z niego co smakowitsze kąski czerwonego mięsa. No i dzisiaj będziecie mieli, być może jeszcze nie tylko dzisiaj, ale i w kolejny dzień, będziecie mieli potrawkę z muła. Ja się nie zabieram do gotowania, bo jeszcze spierniczę wszystko. Spróbuję spokojnej kuchni do tego. Kolejny dzień, drogi, i kolejne niezbyt pozytywne nastroje, mimo tego, że dzień kończyliście z pełnymi żołądkami, zapełnionymi
mułem, znaczy mięsem nieszczęsnego muła. Sfarto swoich juków wytoczył kolejną butelczynę krasnoludzkiej brandy, która zaczęła tam krążyć między chętnymi do spożycia. Rozwiązały się języki. Siedzicie tak przy tych płomieniach ogniska wieczornego. No i sam Sfartos właśnie, który tak częstował tym alkoholem, zwraca się do was z pytaniem: a powiedzcie mi, mości panowie, byliście wy kiedy w Troalu? Nigdy. Czy moja postać była w samym Troalu? Wychowałeś się w górach raczej troalskich, nie. Ale w Troalu nigdy. Ale nie byłem w Troalu. Nie, słyszałem tylko opowieści mojego ojca o Troalu. Nie osobiście. Nie osobiście. No byłeś w Wielkim Targu, który jest w sumie rozłożony u wrót Troalu, ale w samym Troalu nie byłeś. A więc Troal to wspaniałe miejsce. Tak wielkiego KR-u podejrzewam, że żaden z was na oczy nie widział. Wyobraźcie sobie, 200 tysięcy dawców, a to wszystko pod wspaniałymi rządami naszego króla, Valurusa III. A no prawda to, nie ma nic piękniejszego niż nasze krasnoludzkie królestwo. Widzicie, jak krasnoludy podłapały ten patriotyczny ton i zaczęły wtórować Sfartosowi w rozchwytywaniu się i w zachwytach nad pięknem krasnoludzkiego królestwa. Jak dożyjemy, rzucił Jakus, to będziecie mieli wszyscy okazję. No, to chyba jest nasz cel, żeby dotrzeć w miarę bezpiecznie do Troalu. Dożycie to cel minimum, tak? Jak na razie średnio się nam udaje. Nie ma tak źle, odsetek jest w miarę na nie tak duży straty. Rozłożony tam znowu pod sercą tych najważniejszych jakusowych przybytków ork tylko patrzył się zamyślonym spojrzeniem w płomienie ogniska, przeżuwając kawałek czerwonego mięsa muła. Tak jemu to dobrze, rzucił jeden z krasnoludów. Milczy całe życie. Prosty nie wiem, czy byś się. Nie wiem, czy byś się chciał zamienić. No ale droga wolna, jeśli chcesz. Ork tylko spojrzał się na tego krasnoluda i takim skrzywił się w takim półśmiechu i kontynuował dalej przeżuwanie. Skądżeś ty go wytrzasnął, Jakusie? Odezwał się, bo w końcu nie powiedziałeś nam, skąd ty go masz. Jakus obrzucił jednego z tych krasnoludów takim piorunującym spojrzeniem. Jak? Mam. Przecież to jest wolna istota. Jeden z nas, dawców imion. Nie jestem jego właścicielem, tylko pracodawcą. A to wielka różnica, zważ na słowa. Nie jesteśmy teranami, tfu, psia ich mać, żeby parać się niewolnictwem. Nie po to stworzyliśmy wspólną deklarację. Nie, Urrus jest moim podwładnym. Prawda, Urrusie? Współpracownikiem, ochroniarzem, ale nie własnością. Urrus tylko pokiwał głową, ale nic się nie odezwał. Nie chcę więcej słyszeć o czymś takim jak posiadanie kogoś. To mówiąc, Jakus rzucił jakieś tam resztki tłustych kawałków w ognisko, stał i ruszył w kierunku swojego namiotu. A jak to tam u was jest? Rzucił też jeden krasnolud, zwracając się do Adryla, w tych waszych elfickich królestwach na zachodzie. Dobre, gdzie jest. Piękne miejsce, ma własne zwyczaje, odizolowane społeczeństwo. Często mają własne pomysły na życie, sam dlatego, że im się nie podobało. Wśród większej grupy stwierdzili, że mogą to robić lepiej niż inni. Nie wychodzi. Różnie. Nie mnie oceniać, czy lepiej, czy gorzej. Jeżeli udało im się przeżyć, brawo. Może mają niezły pomysł. Wyginęli tę drogę. Tam, gdzie ja bym. Wystarczy powiedzieć, że jest powód, że jestem tym terenem. Czasem wśród bestii człowiek czuje się pewniej. I jest do tak zwanych przyjaciół za plecami. A słyszeliście kiedy o krwawych elfach? Z tej jakiej tam krwawej puszczy? Ponoć one całe w cierniach. Ja żem w życiu takiego nie widział, ale to musi być zaiste straszliwy widok. Osobiście nie widziałem, słyszałem plotki, a plotki często bywają po prostu plotkami. Tak to jest, jak się nie chce korzystać z dobrodziejstwa
jakie przyniosły rytuały ochrony i przetrwania. Czytałem o tym. Albo widzicie, mości czarodzieju, wy musicie do Troalu przyjść. Wy musicie do Troal odwiedzić. I nie tylko dlatego, że pracujecie dla naszego Jakusa, ale tam muszę właśnie rzec, że tam mamy coś, co się nazywa Wielka Komnata Rejestrów. I tam, ja znam nawet wielkiego mistrza Myroxa, który tą komnatą zarządza. I on, wielu takich jak wasz mość, mędrców, czarodziejów, uczonych, wiecznie przesiaduje w tej całej bibliotece, przerzuca te pergaminy, księgi i szuka mądrości albo informacji. Więc ja myślę, mości czarodzieju, że wam się tam spodoba, powiedział jeden z krasnoludów. Nie krytykowałbym od razu tych jednak, nawet jeżeli są wyciczeniami wyli przeżyli, to nie jest parę dobrych pomysłów. Nawet jeżeli miało to efekty uboczne. Najważniejsze to przeżyć. Ale jakoś to będzie. Może wypadałoby uzupełnić wielkie biblioteki wasze, no to co może i oni mają do powiedzenia. Może i masz rację. Kto wie? Może i ta mądrość spisana w księgach i papirusach do czegoś się nam kiedyś przyda. W końcu mądrości takowe, które tyranie nam przynieśli o pogromie i tego, jak się przed nim uchronić, też w księgach znaleźli, więc wszystko możliwe. Czas pokaże. No dobra, czas spać. Zarzekł Kalwan, nie ma co marudzić do późna w nocy. Tracimy każdego dnia, tracimy cenne godziny, prowiant i wodę. Odpoczynek na wagę złota. Więc zgodnie z zaleceniami waszego przewodnika udaliście się spać. Obdzieliliście się wartami. I tak wam minęła noc. Na podobnej rutynie minęło wam kilka kolejnych dni. Każdy z nich coraz dłuższy i każdy z nich coraz znojniejszy. Ciężko orzec, czy byliście w pół drogi do Troalu. Może trochę więcej. Kiedy skończyła wam się woda. Prowiant. Ten dla mułów. Też praktycznie się skończył. Każdego dnia traciliście cenne minuty i godziny, czy to na walce z przeciwnościami natury, przepychanie się przez wąskie jary, wyciąganie kolejnych krasnoludów z tarapatów, mniejszych lub większych, a to któregoś ugryzł skorpion, a to któryś się pochorował. Każda taka sytuacja sprawiała, że byliście coraz bardziej wolniejsi w swoim marszu i coraz więcej czasu. Każdego dnia po prostu przebywaliście coraz mniej mil, coraz wolniej posuwając się do przodu. Aż w końcu właśnie pewnego dnia, kiedy z odwodnienia i zmęczenia zmarł kolejny z krasnoludów, stanęliście, wasze oczy zajrzało widmo klęski, a upalne, gorące lato nie dawało najmniejszych szans na deszcz. I nawet te wyprawy z Kalwanem, gdzieniegdzie, gdzie rosły kaktusy i wyciskanie tej wody z tych jakże odpornych na upały roślin, nie dawało wystarczająco dużo tego drogocennego płynu, żeby napoić wszystkich zwierzęta. Padł kolejny muł. Mieliście kolację, mieliście co jeść, ale znowu musieliście coś zostawić po drodze. I w końcu tego kolejnego dnia, kiedy już tak naprawdę w poczuciu beznadziejności całej sytuacji parliście powoli do przodu, Jakus zatrzymał karawanę i powiedział: musimy coś z tym zrobić. Nie możemy tak dłużej. Po prostu iść przed siebie. Kalwanie, czy wiesz, gdzie jesteśmy? Kalwan wyciągnął ze swoich juków przyrząd, który od czasu do czasu używał, żeby określać kierunek marszu. Według moich obliczeń jesteśmy jakiś tydzień drogi od Królestwa Troalu. Ale masz rację, Jakusie. Jeżeli nie zrobimy nic, nie zdołamy do niego dotrzeć. Ale jedyne, co możemy zrobić, to udać się na zwiat. Może gdzieś w okolicy płynie jakaś rzeka, jakiś strumień. Może gdzieś jest cokolwiek w tym pustym stepie, to mogłoby sprawić, że odnajdziemy jakąś wodę. Może jakaś oaza. Ale ostrzegam. Jeżeli nie zyskamy, nie znajdziemy nic, stracimy kolejne cenne godziny, kolejne cenne krople wody i kolejne cenne łyki pożywienia.
Ale jeżeli będziemy po prostu maszerować przed siebie, to na pewno za dzień lub dwa czeka nas powolna śmierć. Więc teraz, Jakusie, zwracam się do ciebie, powiedział Kalwan. Czy ryzykujemy z nadzieją na to, że uda nam się znaleźć jakąś wodę? Po prostu maszerujemy dalej, licząc na jakiś cud. Co wy na to? Co na to ty, Jakusie, i co na to wy? Zwrócił się teraz do was. Jak dla mnie trzeba próbować szukać okazji, no bo jak tak ma być, że nic nie robiąc mamy szpeznąć i tak, no to co mamy do stracenia? Więcej do zwiadowca, stając sprawdzić lepiej niż ktokolwiek na ziemi. Mieli zbyt wielki wybór, więc chyba nie pozostaje nam nic innego jak ryzykować. Jakus zdjął tą swoją czapkę i się tam drapie po głowie. Dobrze, rozbijemy obóz, a wy wyruszycie na poszukiwanie wody. A nie ma. Musimy podjąć to ryzyko, ponieważ nie mamy innego wyjścia. Musimy wrócić do Troalu, ponieważ całe moje badania pójdą na marne. Musimy wrócić do Troalu, żeby przeżyć. Też znaleźć wodę i dotrzeć do Troalu. Chyba, że jest tu jakaś inna osada po drodze, no ale rozumiem, żebyśmy skorzystali z tej opcji, żeby się zaopatrzyć. W tych rejonach raczej nie ma ludzkich osad. Znaczy ludzkich osad, dawców imion. Rzucił Kalwan. Zdarzają się czasami plemiona nomadów, które wędrują po tych stepach. To tu, to tam. Jeżeli będziemy mieli szczęście, może natkniemy się na takowych. Szczęście albo nieszczęście, nie możemy będą trafić na orkowy nomadów. I nie będą oni wrogo nastawieni. No właśnie. Ale w sumie nie mamy wyboru. Lepiej zginąć, mając próbując w perspektywie śmierć od ostrza niż śmierć z odwodnienia. Przynajmniej ja wolałbym umrzeć w walce zamiast konając gdzieś na słońcu. Zdecydowanie też jestem tego zdania. Jak chcecie, zdejmiemy Yuki z któregoś z mułów i w razie czego ewentualnie może wam posłużyć jako tragarz dla bukłaków z wodą, powiedział Jakus. Skoro i tak obozujemy teraz, to nie byłby raczej problem, więc możemy tak zrobić. No to do roboty! Jakus i pozostałych 10 krasnoludów, no dobra, 9, bo Woody cały czas cierpiał na tą swoją nogę, która za specjalnie jakoś nie chciała się dobrze goić przez ten czas. No i jeszcze Urrus, ochroniarz Jakusa, zabrali się szybko, żwawo do roboty, rozbijając obóz. Kalwan, pojedziemy tam, wskazał na południowy wschód. Najpierw tam. Myślę, że godzina, max dwie drogi od obozowiska. Jeżeli czegoś nic nie znajdziemy, będziemy zataczać koło. W końcu na coś powinniśmy trafić. Przynajmniej niech pasje trzymają nad nami swoją pieczę, żebyśmy w końcu coś znaleźli. Twój sokół niczego nie wypatrzył z góry? Sokół sfrunął z wysoka i siadł mu na ramieniu. Gdyby coś wypatrzył poza czymś więcej niż jakimś dzikim zwierzęciem, to bym o tym wiedział. Rozumiem. I wzbił się znowu, ten ptaszysko znowu wzbiło się, głaskał je tylko po głowie i ten. Ono tam skrzeknęło cicho, ale też już po ptaku widzieliście, że już jest taki, pióra ma takie wypłowiałe i taki trochę był nieswój. Kalwan oddawał ptaszysku przez drogę też swoje racje wody, ale kiedy te się zaczęły drastycznie kurczyć, to i sokół niespecjalnie miał co pić. Wcześniej przez drogę zdarzało się, że sokół polował sobie jakiegoś królika, to czy jakieś inne zwierzę, żeby zjeść, ale później z tym było krucho. Więc przewodnik wasz dzielił się ze zwierzęciem zarówno jadłem, jak i napitkiem. Ale powoli te się skończą i tak pan, jak i jego zwierzę skończą marnie, jeżeli czegoś nie znajdziecie. Więc rozkulbaczono tego jednego muła, wręczono wam lejce, żebyście go prowadzili. No i Kalwan wziął swoją klacz czarną. Ruszyliście w step. Minęła godzina, półtorej godziny kluczenia, badania jakichś śladów, szukania ścieżek między jakimiś parowami. I w końcu, bo może jakichś dwóch godzinach od opuszczenia obozowiska,
gdzieś na horyzoncie, w pewnym zagłębieniu, zdawało wam się, że widzicie ruch. Wasze elfie oczy, twoje Weju i twoje Ardrylu, dostrzegają, że faktycznie gdzieś tam kawałek drogi od was rozłożyła się, nie wiem, obozowisko, niewielka osada. Kręcą się po niej postacie ubrane w takie jakby turbany na głowach, coś a la beduini. Są rozstawione namioty. Jest tutaj jakaś coś jak wioska. Widzicie, że raczej składa się z ludzi. Im bardziej się do tego miejsca zbliżacie, tym widzicie, że po środku tej wioski jest coś, co wygląda jak konstrukcja studni ze starym drewnianym żurawiem, którego o tej obsypanej kamieniami cembrowiny otwór po prostu studni wykopanej w środku tego obozowiska. Wokół niego też kręcą się ludzie. Wyglądają generalnie na nomadów jakichś wędrownych. Ja bym osobiście jakoś bezpiecznie chyba próbował spokojnie podejść, patrując co to za zgromadzenie. Czyli podchodzicie, tak? No tak spokojnie, troszkę może powiedzmy unikając tam bardzo otwartej przestrzeni, no ile się da, żeby po prostu podejść jak najbliżej, nie być wykrytym, a zobaczyć lepiej co za zgromadzenie się zebrało. Zbliżacie się powoli do tej wioski, ale was również dostrzeżono. Ruch potęgował się i w waszym kierunku wyruszyło kilka postaci na koniach, które dosyć szybko zatrzymały się przed wami. Widzicie mężczyzn, jak mówiłem, ubranych w takie szaty, raczej luźne, w większości jasne kolory, białe takie płachty, przepasko przewinięte na czołach, brodate twarze, ogorzałe, śniade, które zatrzymują się przed wami i spoglądają się. Salahalam, nieznajomi, rzucił jeden z mężczyzn. Kim jesteście i czego chcecie? Takim łamanym troalskim. Jesteśmy podróżnikami, szukamy wody. A skąd podróżujecie i dokąd, jeśli można wiedzieć? Zmierzamy do Troalu. Wyruszyliśmy z Kratas 2 tygodnie temu. Niestety po drodze natrafiliśmy na kilka przeszkód i nasze zapasy skurczyły się szybciej niż podejrzewaliśmy, niż zakładaliśmy. Jak mężczyzna tak się pochylił w siodle i tak się wam przyjrzał. Tak we czwórkę podróżujecie? Ilu ich tam jest? Wielu. Znaczy tutaj to jest tak ze 4, ale tak w wiosce to wielu. Nie, jesteśmy, jakby wyruszyliśmy w poszukiwanie wody, a nasi towarzysze pozostali jakąś tam kilka staj za nami. A czego chcecie w Troalu? Wracaliśmy, w zasadzie nasz mocodawca wracał do domu. Do domu? Tak, pochodzi z Troalu. Tak się spojrzał. I zresztą zaczęli w jakimś tym swoim języku wymienili kilka uwag. Zawróć się czym prędzej. Nie jesteśmy przyjaciółmi Troalu. Zawrócili konie i cofają, znaczy jadą powrotem do wioski. Cóż wam zrobił Troal? Żadnej reakcji? Nie, on tak się zatrzymał i spojrzał. Troal. Dalej zostajemy dawcami imion. Zostawicie dawców imion na pewną śmierć, spragnienia i głodu? To się nie godzi. Zawrócili, podjechali tak bliżej was. Wy, tutaj spojrzą na was, uważnie. Jeżeli chcecie, możecie iść z nami. Porozmawiacie z naszym szejkiem, ale żaden krasnolud nie przekroczy wrót naszej wioski. Jeżeli wam to nie pasuje, odejdźcie. Dobrze, porozmawiajmy z waszym szejkiem, może będziemy w stanie dojść do porozumienia. Pytanie, z nami jest tylko zwiadowca, prawda? Tak, tak. Urrus został w obozie. Znaczy on go nie opuszczał nigdy na krok właściwie. Ruszyliście ze zwiadowcami, wjeżdżacie do wioski, widzicie, że wioska jest taka, no, nomadzia na pewno, ponieważ nie ma tutaj nic takiego bardziej budynków jakichś drewnianych czy czegokolwiek, są tylko
namioty, większe, mniejsze. Dużo mają widać koni. Jest ta studnia, która rzuca wam się w oczy, na której widok dodatkowo jeszcze pieszną wam i tak spieszknięte wargi, ale studnia jest strzeżona przez kilku nomadów, którzy... Większość z nich ma takie zakrzywione, uzbrojone jest w takie zakrzywione szable. Wiodą was do centrum wioski, gdzie wznosi się największy z namiotów. Zsiadają z koni i ten jeden mężczyzna, który z wami rozmawiał, gestem ręki wskazuje, żebyście szli za nim. Idziecie? Tak, to też. No chyba. Idziecie, widzicie, jak tutaj kobiety i jakieś dzieci też są w tej wiosce, że one tak przystają i się wam przyglądają z daleka, wymieniając jakieś też, są obrzucane was ciekawskimi spojrzeniami. Niektórzy się uśmiechają, coś tam wymieniają uwagi, pokazują coś sobie palcami. Nie rozumiecie, co mówią, bo to jest jakiś tam ich język. Zdążacie w kierunku największego namiotu. Dwóch strażników, którzy stało przy wejściu, rozchyla poły tego namiotu i możecie wejść do środka, gdzie jasne światło słońca sprawiło, że przez chwilę musieliście się przyzwyczajać do nieco ciemniejszego wnętrza. Ale po chwili widzicie, że namiot jest naprawdę obszerny. Sporo jest tu tych nomadów, którzy siedzą na takich siedziskach wokół mniejszych jakichś tam ognisk, na których pyrkoczą jakieś dania. A w środkiem wiedzie takie przejście, wyściełane czerwonym, wzorzystym dywanem, a na końcu tego namiotu, na takim podeście obsypane jakimiś poduszkami, zwojami materiału, na takim siedzisku, otoczony przez uzbrojonych strażników, siedzi mężczyzna w kamizelce, w kolorowej takiej wzorzystej kamizelce, bufiastych spodniach, ciemnobrody, tak samo ogorzały jak jego pobratymcy. W jego brodę są takie wplecione, takie koraliki i złote takie obrączki zdobiące jego ten zarost, dosyć bujny. Jakieś złote, widzicie, kolczyki w uszach, palce, dłoni pozdabiane w jakieś sygnety i pierścienie, który siedzi tak trochę tak rozwalony na takim zdobionym zydlu. I wymienia się uwagami z jakimś jednym ze swoich podwładnych. Stoją tam też kobiety, które nalewają mężczyznom wino czy jakieś inne napoje z dzbanów do pucharów. Widzicie, jak ten obrzucają was ciekawskimi, może trochę takimi szyderczymi spojrzeniami. Kiedy stajecie u szczytu tego, powiedzmy, że tronu, na którym siedzi ów szejk. To zapewne to właśnie on. Z mężczyzna staje przed wami, ten, który was prowadził. Odwraca się do tego szejka, który zwrócił już na was swoją uwagę i przygląda się wam badawczo. Tamten mężczyzna kłania się nisko i mówi: władco nasz, oto obcy, którzy chcieli skorzystać z naszej studni. Zwraca się do was, a to Salah Ahmalik, An-Nasir ibn Shazi, władca naszego plemienia. Skłaniam się tak, jak potrafię, najładniej. Pewnie nie najpiękniej, no ale ten zaszczyt poznać. Siedzący na tym tronie mężczyzna staje. Widzicie, że jest jak na oczywiście przedstawiciela rasy ludzkiej. I otaczający go mężczyzna dosyć wysoki, muskularny, ale też widać gdzieniegdzie, że poorany bliznami, tam gdzie ubranie nie okrywa jego ciała. Obrzuca was własnym spojrzeniem, spoglądając każdemu z was w oczy i świdrując wzrokiem przez chwilę. Jakież to niepomyślne wiatry zawiały was w tę stronę, powiedział płynnym troalskim. Nie wiem, czy któryś z elfów tutaj spojrzenie na Ardryla, który chyba jest bardziej jednak
A reprezentacyjny chce przejąć inicjatywę. Kiwnięciem w jego głowę oddaję mu pałeczkę. Czcigodny szejku, zaiste wiatry, które nas tu sprowadziły, były niepomyślne. Chcieliśmy przebyć to pustkowie, żeby dotrzeć do Troalu. Niestety liczne nieprzewidziane przygody opóźniły nasz marsz. W związku z tym nasze zapasy wody i pożywienia są na wyczerpaniu. W związku z tym chcieliśmy prosić o pomoc. Co inaczej się tego nie da ująć. Jesteśmy na waszej łasce. Bez wody i pożywienia ja i moi towarzysze wkrótce padniemy z wycieńczenia i głodu. Kiedy skończyłeś mówić, szejk tylko tak przechadzał się to w lewo, to w prawo z założonymi rękami, ze splecionymi rękami za plecami, poglądając się po kolei na każdego z was, słuchał cię uważnie. Kiedy skończyłeś mówić, mężczyzna, który was przyprowadził w tym ichnim języku, troszkę takim bełkotliwym jak dla ciebie, rzucił jakieś uwagi, na co szejk zmarszczył brwi. Jeszcze raz wam się uważnie przyglądając, wędrują z wami jakieś krasnoludy, prawda? Tak jest. Nasz mocodawca jest krasnoludem. Podróżował do domu. Jeszcze tak chwilę łaził, drepcząc tak troszkę w jedną stronę, trochę w drugą. W końcu usiadł na tym swoim zydlu. Wziął z dłoni jakiejś kobity ubranej w zwiewne szaty puchar. Zmoczył usta. Prawo pustyni mówi jasno. Kiedy progi twojego namiotu zawita nieznajomy, który nic nie zawinił tobie lub twojemu plemieniu, pasje na ja zakazują gościnność, więc dostaniecie wodę, ty i twoi towarzysze. Jednakże dostaniecie jej tyle, żeby wam starczyło. Ale nie żyjemy w przyjaźni z królestwem Troalu. Wręcz, powiem wręcz inaczej. Żyjemy na wojennej stopie i nieraz ich żołnierze topili nasze wioski we krwi. Nieraz nasze szable karmiły się krwią naszych wrogów. Żaden krasnolud z waszej karawany nie ma wstępu do tej wioski. Żaden krasnolud z królestwa Troalu nie dostanie ani kropli naszej wody. Tak orzekłem. Ja. Salah al-Malik, an-Nasir ibn Shazi. Czcigodny szejku, rozumiem, że doświadczyliście wiele złego z rąk krasnoludów. Jednakże nie z rąk tych krasnoludów, które z nami idą. Czy godzi się zostawiać dawcę, żeby umarł z pragnienia na środku pustyni? Oni wam nic nie zawinili. To, że ich władcy toczą z wami wojny, no niestety, nie jesteśmy, jakby, nie, to nie król Varulus, który wydaje rozkazy, to nie generałowie. To zwykłe krasnoludy, które zostawiły w Troalu dzieci, żony. To zwykli rzemieślnicy. Większość z nich nie trzyma nigdy ostrza w ręku. Co więcej, nasz mocodawca jest bogaty, jest możny, wysoko postawiony. Być może będzie w stanie wstawić się dobrym słowem. Może przyniesie to, tak jakby z tej złej przygody wyjdzie coś dobrego, jakiś pokój, jakaś zgoda między wami a królestwem Troalu. Mężczyzna tak... Jakże mógłby się obrócić do was tyłem, jeżeli byście de facto uratowali mu życie? Być może przemawia przez ciebie coś więcej niż tylko czysty egoizm i chęć przetrwania. Być może pasje przemówiły w jakiś sposób przez ciebie. Jednakowoż... Nie wiem, jestem... Muszę rozważyć twoje słowa i zanim podejmę ostateczną decyzję, muszę się nad tym poważnie zastanowić. A tymczasem, bądźcie moimi gośćmi, jedzcie i pijcie, napełnijcie bukłaki. Ale ostrzegam, jeżeli złamiecie prawo święte, prawo gościnności, ten piasek napije się dzisiaj krwi. Czcigodny szejku, w takim wypadku pozwól mi, że odstąpię moje racje wody i wyślę je tym nieszczęśnikom na pustyni, a przy okazji damy im znać, że
że ty dumasz nad ich losem. Być może będą w stanie zaoferować jakiś gest pokoju. Jeżeli nie będą wiedzieć, co się z nami dzieje, mogą im przyjść do głowy jakieś dziwne pomysły, albo mogą gdzieś wyruszyć i ich nie odnajdziemy. Twoje racje wody, twoja decyzja, powiedział Szejk. A... Kalwan rzekł, to ja im zawiozę. Będę szybszy na swoim koniu niż ty. No to przekaż im, że czekamy na decyzję czcigodnego szejka, który udzielił nam swojej gościny. Ja będę czekał. Tu oddaję swoje bukłaki. Myślę, że wystarczy dla może dwóch krasnoludów, może trzech. Szejk machnął dłonią i ci strażnicy, którzy byli gestem, wskazali, żebyście opuścili namiot. Zostaliście wyprowadzeni, zaprowadzeni do takiego pawilonu, właściwie bardziej niż namiotu, czyli takiego na tyczkach zadaszenia, gdzie stał szeroki, długi stół, zastawiony jedzeniem, zostaliście tam posadzeni, nalano wam nie tylko wody, zabrano wam bukłaki, dano wam dostęp do świeżych napitków, świeżego jedzenia, nawet jakieś owoce się tu trafiły, wino, więc swobodnie tutaj zaczęły wam usługiwać tutejsze kobiety, ale widzieliście też czujne spojrzenia mężczyzn, strażników gdzieś tam porozstawianych w pewnym oddaleniu, którzy z pewnością mieli na was oko. Widzieliście, jak te bukłaki zostały tam zabrane pod studnie, gdzie pozostali nomadzi napełnili je wodą, przynieśli te, które były dla Weya oraz Adryla, zostały przyniesione właśnie im. A twoje bukłaki, zgodnie z twoim życzeniem, wziął Kalwan, załadował na... Jeszcze zanim Kalwan wyruszy, to... A Kalwan, pogadaj z... jak się nazywa? Jawim? Jakus. Nie, Jawi to są ci... Jakusem. A może będzie w stanie, nie wiem, im coś obiecać. Jest w końcu dość wysoko postawiony na dworze troalskim. Może będzie w stanie coś zaoferować tym ludom tutaj. Niech zaoferuje jakiś gest dobrej woli ze strony krasnoludów. W przeciwnym razie może się to marnie skończyć. Czekamy na twój powrót. Kalwan skinął głową, załadował swoje bukłaki i twoje na wierzchowca. Skoczył na niego, oczywiście tam wcześniej sobie coś tam łyknął. Szarpnął jakiegoś jedzenia, żeby trochę sił więcej nabrać i ruszył cwałem w kierunku, z którego przyszliście. Mijały godziny. Mijały godziny, jedna, druga. Trzecia, czwarta, zdążyliście się już porządnie najeść. Ja nie jem nic. I mówię, że jak ktoś mnie pyta, to mówię, że nie godzi się, żebym ja się obiadał, kiedy moi towarzysze głodują na pustkowiu. No to ty nie jadłeś, reszta twoich towarzyszy zapewne kapliwa korzystała z możliwości napełnienia żołądka i nawodnienia się, czy tudzież nawinienia się i odpoczęcia. Widzieliście, że poza tym, że oczywiście cały czas mają na was baczenie, to wioska żyje swoim życiem, dzieci się bawią, kobiety tam pracują, mężczyźni też coś tam robią, a to się gdzieś jacyś tam przyjeżdżają z jakichś patroli, pewnie inni wyjeżdżają. Po prostu życie pustynnych nomadów w pełnej krasie. Po około 4 godzinach widzicie tumlut z kierunku, z którego przyszliście. I też widzicie, że wzmógł się ruch wśród nomadów, którzy też niektórzy zaczęli się zrywać, wsiadać na swoje konie. Jak się okazuje, przybył Kalwan razem z całą resztą karawany i zatrzymali się na skraju wioski. Kalwan niezatrzymywany przybył do was, zrzucił z konia. Mamy problem, powiedział. Przywiozłem wodę, rozdzieliłem, ale kiedy powiedziałem Jakusowi, że nomadzi nie chcą im pomóc, ten się wściekł. Powiedział o tym reszcie i chyba słońce ich chyba za mocno przygrzało, bo chcą rządy dni krwi. Chcą atakować wioskę. Chcą zdobyć wodę siłą.
Musimy im to jakoś uporządkować, bo dojdzie do rzezi. Chyba im się śpieszy na tamten świat. Dobra, taki... Dobrze, Kalwan, prowadź mnie do tego twardogłowego bęcwała. W każdym razie, no, ruszyłeś z Kalwanem. Czy wy też idziecie z nim, czy zostajecie tam w tym? No to pewnie pójdziemy, żeby jakby coś się działo, to zarobić. Chciałbym to zobaczyć. Ruszacie na skraj obozowiska, odprowadzani uważnymi spojrzeniami. Nikt was nie zatrzymuje oczywiście. Jesteście tutaj traktowani jak goście, nie jak jeńcy czy wrogowie. Docieracie do skraju wioski i widzicie, że krasnoludy na czele z Jakusem, wszyscy miecze w dłoniach, widać w ponurych, bojowych nastrojach. Skumałeś się z naszymi wrogami? Chcesz, żebyśmy poumierali z pragnienia? Jak to bronią nam dostępu do wody, do jedynej studni w najbliższej okolicy? Ja jestem Jakus Byrajlach, jestem z Królestwa Troalu, jestem krasnoludem. Kozno, mnie to interesuje, kim jesteś. Tutaj jesteś nikim, pyłkiem na pustkowiu i jeżeli się nie uspokoisz, to skończysz jak ten pył na pustyni. Rozumiesz to? Tępy... Mocne argumenty. Jak oni śmią nam broń dostępu do studni? Jeżeli nie dadzą nam jej po dobroci, weźmiemy sobie to ją co? Siłę. To co? Chcesz sam wyskoczyć z tym bandą, z tą hołotą, która nigdy w życiu miecza nie trzymała w ręku? Rozetną was jak worek ziemniaków. Ej, są no, doświadczeni... Uważaj sobie, tam ktoś rzucił. Tak staję, tak staję do niego nad nim, tak i... Tak, wiesz, z toporem w ręku. Coś mówiłeś? On się tak cofnął, wiesz, oni tacy się patrzą na ciebie, a ten, co tak mówił, to tak nagle zwątpił, tak się cofa do tyłu, no ej, ja... Jeżeli nie schowacie za chwilę tych waszych marnych, nie wiem, sztylecików, to obiecuję, że wam tak nakopię do dup, że nie będziecie wiedzieli, gdzie jest góra, a gdzie dół. Widzicie, a ja pomogę. Razem tam oczywiście z tą resztą jest Urrus, który tam stoi z tyłu, ręce ma założone tak na piersi i tak i się patrzy na to wszystko i on się wie, tak bezgłośnie się po prostu śmieje. I tak patrzy, widzicie rozbawienie w jego oczach i tak kręci tak głową i się śmieje, nie? Tak wiesz, bez wydawania dźwięku i tylko... tylko widzicie, jak jego te ramiona chodzą, wiesz, tak, że zanosi się takim śmiechem, nie? Wracam do tego, do... No to co zamierzasz zrobić? Weźmiesz tylko tyle wody, ile uniesiecie i myślisz, że to starczy dla nas wszystkich? Zachowajcie się jak normalni dawcy, a nie jak tępe osły. Wykażcie się odrobiną pokory, która w tej sytuacji wam bardzo przystoi, bo popatrzcie po sobie, jak wy wyglądacie. Jesteście obszarpani, głodni, spragnieni i ledwo się trzymacie na nogach. A zgrywacie się i wydaje się wam, że wasza troalska duma tutaj załatwi wszystko. Gówno załatwi. Wasza troalska duma załatwiła wam to, że ci nomadzi nie chcą wam dać wody. Złapcie te czapeczki wasze, mycki w dłonie, ukłońcie się nisko i zaproponujcie im coś sensownego, bo ja nie będę ręczył za wasz honor i za wasz rozsądek, kiedy wy, nie wiem, co wam, słońce przygrzało już? Jest was 9, tak jak mówię, doświadczenia bojowego mniej niż 0, a zapuszczacie się na umocnioną osadę nomadów, którzy są doświadczeni, to jest ich teren, ich osada i mają, jest ich po prostu więcej. Co wy chcecie zrobić? No chyba, że chcecie umrzeć. To proszę bardzo, ale beze mnie. Jakus tak się patrzy na ciebie, z rozdziawionymi ustami tak na całą szerokość. Widzicie, jak tumany myśli przebiegają przez jego głowę. Zastanawia się nad tym, co właśnie do tego powiedziałeś. Widziałeś, to jeszcze tylko ten. Dla wojownika kontrakt to świętość. Moim kontraktem jest dowiezienie was w jednym kawałku do Troalu. Jeżeli chcecie ten kontrakt złamać, to będę was bronił przed wami samymi. A póki co tak to wygląda. Ten widzisz, jak miny te bojowe, nasrożone miny tych krasnoludów tak powoli tak rzędną. Już któryś Jakus. On ma chyba rację. Nie dalibyśmy im rady. Cicho tam, dalibyśmy na pewno radę. Nie damy rady. Jakus. Jakus tak
jakby się otknął po tej twojej całej przemowie, tak potrząścił głową. Co my robimy? Co my robimy? Co wy robicie? Nie wiem. Zastanów się, co możesz im zaoferować, co możesz im obiecać. Mają ewidentny żal do was o to, że... w sensie do was, do Troalu, że im tutaj bruździcie. Może obiecaj, że tak jakby przekażesz poselstwo na dwór troalski. Masz tam dojścia. Możesz tak jakby użyć swojego nazwiska. Może tak się zastanawia, tak jakby się za bardzo nie słuchał. Może przekradniemy się w nocy. Tak go jeb w łeb w tę czapkę po prostu, tak? Bez bardzo, tak ten. Krasnolud zajęczał i upadł na ziemię. Praktycznie momentalnie... No nie tak, żeby go przewrócić, tylko tak, wiesz, tak blask. Praktycznie momentalnie znalazł się przy nim Urrus i tak popatrzył się na ciebie poważnym wzrokiem i tak ci pokiwał palcem. Miał chyba znaczyć, Jakus, że nie wolno ci tykać Jakusa. Czyś ty już do końca zgłupiał? Musimy zdobyć wodę, inaczej umrzemy. Tak, i najlepszą szansą na zdobycie tej wody jest liczenie na to, że szejk, którego nazwiska nie jestem w stanie zapamiętać, Salahah Malik An-Nasir ibn Shazi, okaże się mądrzejszy niż wy. I tak jakby tutaj okaże ludzką swoją naturę i wam tę wodę da. Ale żeby wam ją dał, to musicie wyglądać na takich, co jego gest odbiorą pozytywnie, a nie będą próbowali wywijać jakichś dziwnych numerów. Więc tak jak mówię, weźcie te swoje przepiękne mycki w dłoń i się ukoszcie, a nie próbujcie tutaj wymyślać jakiś ten. Dookoła studni są patrole, jest ona dobrze strzeżona, co zresztą potwierdzi nasz zwiadowca. Jest w samym środku osady wypełnionej nomadami, którzy żyją tu od lat i znają ten teren i wiedzą, jak się bronić. Zastanów się, tak bardzo trudno ci przyjdzie, tak jakby, nie wiem, porozmawianie z pozycji normalnego. On ma rację, jak się rzucił Kalwan. Słuchaj się tego trola, mądrze prawi. A może nieco dłużej pożyjesz. To nie jest troll i to nie jest jakieś kolejne przyjęcie w ambasadzie, tylko jest środek pustkowia i woda jest najcenniejszym, co możesz ten. Prosisz o najcenniejsze, co można znaleźć w tych okolicach. I tak jakby zastanów się, w jakiej pozycji się znajdujesz. Oho, powiedział Kalwan. Coś nadciąga. Widocznie coś zadecydowali. W waszym kierunku podjechał znowu ten sam mężczyzna, który was przywitał. Szejk zadecydował. Chce z wami rozmawiać. Ale tylko z wami. Pokazał na waszą kurkę. Jakus tak otworzył usta, jakby chciał właśnie, zebrał tam się z ziemi. Tak otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale zmiażdżony spojrzeniem jednego z gwiazd zamknął jadaczkę od razu i... Natychmiast pójdziemy. Tak, nie, tak. Ja tylko tak na odchodnym, nie wywincie czegoś głupiego pod naszą nieobecność. Urrus pokazał ci na migi, że ten, że już się Jakusem zajmie. Okej, okay, to tak mu skinam i tak jakby, że może mnie trochę, tak też mu tak jakby daje znać spojrzeniem, że mogło mnie nieco ponieść, tak, że... Telepatia. Wiele, wiele mówiące spojrzenie wojownika. Tak jest, na doświadczenia. Ciche porozumienie, tak? Idziecie z powrotem do wioski, do namiotu szejka, którego nazwiska nie potrafisz dobrze wymówić. Weszliście do środka i szejk na wasz widok stał. To, co powiedziałeś, w pewien sposób poruszyło moje zatwardziałe serce pustynnego nomady. Jednakowoż to nie zmienia faktu, że zaszłości między nami a Królestwem Troalu są zbyt duże, żeby tak po prostu przejść nad nimi do porządku dzielnego. Dlatego pasje zesłały mi pewną wizję. Otóż, jeżeli chcecie dostać więcej wody dla reszty swoich towarzyszy, musicie pokazać mi, że jesteście tego godni. Czekają was trzy próby. Próba stali, próba powietrza i próba ognia. Jeżeli przejdziecie każdą z nich, dostaniecie tyle wody i prowiantu, żeby starczyło wam na dotarcie na miejsce.
To jest jedyna moja propozycja. Przystajecie na nią? Macie szansę. Nie przystajecie? Czy możemy wiedzieć... To odejdźcie. Nie będę was zatrzymywać. Czy możesz nam czcigodny wyjaśnić, na czym te próby polegają? Oczywiście, przyjacielu. Próba stali. Jeden z was zmierzy się z moim najlepszym wojownikiem. Jeżeli go pokona, zostanie nagrodzony. Próba powietrza. Jeden z was zmierzy się z moim najlepszym strzelcem. Jeżeli go pokona, dostaniecie wodę. I próba trzecia, próba ognia. Jeden z was bosymi stopami będzie musiał przejść po rozżarzonych węglach. Jeżeli nie wyda przy tym ani dźwięku i dotrze do końca swojej trasy, dostaniecie wodę. Pustynia. Pokażecie pustyni, że jesteście godni. Tak orzekłem. Czekam na waszą decyzję. A nie widzę zbyt wielkiego wyboru. Nie wiem, czy moi przyjaciele się zgodzą ze mną, ale... Też tak myślę. Przyjmiemy chyba to wyzwanie. Zatem wybierzcie kogoś, wybierzcie trzech, którzy podejmą się trzech wyzwań. Czyli każdego wyzwania musi się podjąć inna osoba. Tak jest. No to ja wiadomo chyba, że pójdę do strzelania. Ja mogę. Tak mi się wydaje, że na chodzenie po tym ogniu to trzeba mieć wytrzymałość dobrą. Albo siłę woli. Albo siłę woli, właśnie. Wojownik to jest mocno odporny na magię. Prawdopodobnie dość sobie nieźle radzi toporem lub ich odpowiednikiem. Aż dałby radę magii. No właśnie, to jest taka kwestia. Może mieć niski ten magic defense. Ale... wojownik? No. Oni często z krasnoludami się tłuką. Krasnoludów dużo... Miała być próba stali, to miała być walka, wiesz, wręcz. Pokonać wojownika, nie? Ale jakby nie patrzeć, dagger, no to jest broń do walki wręcz. Nie tylko, że nie jest stalowy. Wiecie, to musi być honorowe, bo inaczej tego nie... Panowie, ja mówię jedno, ja do obsadzenia po ogniu za bardzo się nie nadaje. No gdybyś się otoczył magiczną jakąś barierą. Masz jakiś pancerz? Powietrzny pancerz? Nie, to się ty nie masz powietrznego. Mam Major Armor, ale to za wiele, czy to potrafi w tym przypadku? Nie wiem. Nie potrafię ocenić. A nasz zwiadowca? Nie ma jakichś trików, które pozwalają mu tak jakby zignorować tego typu efekty? Mnichem Shaolin jakimś nie jest? Nie wiem, no to muszę przyznać, że nie znam dokładnie dyscypliny zwiadowcy i ich możliwości. No, na pewno jest adeptem, tak? Ale dobrze, to, no... Robota pewnie dla maga. Szejk zakrzyknął coś do swoich ludzi i tutaj wszyscy, co tam byli, to się poderwali i wychodzicie na zewnątrz. Wychodzicie na zewnątrz. Prowadzą was tam w pobliżu, niedaleko studni jest taki uklepany kawałek ziemi, na którym staje już rozebrany do pasa, naoliwiony, skóra naoliwiona jakimiś olejkami. Też muskularny mężczyzna, który sobie tam robi rotacyjne jakieś ruchy zakrzywioną szablą. Który z was podejmie się zadania stanięcia naprzeciwko Alhamriego, naszego najlepszego wojownika? Co panowie, ja mam się tym zająć? Tak, klepiąc po ramieniu, jak najbardziej zachęcam cię do wzięcia udziału w tej wspaniałej zabawie, jaką nam przygotowali. Żadnej magii, tylko mięśnie i stal. Walczycie do pierwszej krwi. Żadnej magii, to znaczy nie mogę też użyć talentów? Znaczy wiesz, jak oni nie są adeptami, więc oni nie wiedzą. Aha. Pewnie chodziło bardziej, żebyś tam nie... Znaczy wiesz, może jak użyjesz powietrznego tańca czy coś tam, to takiego, wiesz, to by było gołym okiem widać, że coś oszukujesz, to... Okej. Okay. Ale możesz tam czekować, jak nie zauważą, nie? Dobra, no to ten. No to chyba ja, tak. Już tam formuje się wokół was takie koło, gdzie tam ci wioskowi tam już skandują Alhamri, Alhamri, coś tam wiesz. No dobrze, no to. Mężczyzna, wiesz, wyszczera do ciebie wyjątkowo białe zęby w uśmiechu. Krążycie wokół siebie.
na tej prowizorycznej arenie. No i zaczniemy od inicjatywki. Dobrze, no to ja tutaj skorzystam z Tiger Springa. Raz, a dobrze, jak wejdzie, o. Raz, a dobrze, jak wejdzie na starcie, to może być po walce. Bo jak się... Oho. Oho. No, no z karmo, no. Weszła ci niesamowicie, jesteś szybszy. No to szybko się zrywam, pozwolę sobie użyć manewru przeciwko niemu. A, bo mam wyższą inicjatywę, tak? I więc... szybko ciach. Submit. Chyba nie wejdzie. 6, bo to przeciwko obronie fizycznej. No nie. No to po prostu go ciap z tego, z melee weapona, tak? To powinno wejść. No weszło. No to z obrażeniami... To pierwsze kwit, czyli do zadania rany, nie? Gramy. A, do zadania rany, tak? Tak. No dobra. Chyba, że go wcześniej unieprzytomnisz, no to... Powinno dać to radę już. Starliście się w krótkiej, szybkiej wymianie ciosów. Zaskoczyłeś swojego przeciwnika niesłychaną jak na takie gabaryty szybkością. Kilka... Skoczyłem do niego jak tygrys! Tak, skoczyłeś do niego jak tygrys. Zadziwiająco szybko. Kilka... szybkich cięć, zbiłeś jego szable i po prostu ciachnąłeś go mieczem przez nogę. Jego jasne szarawary splamiła krew. Przez wszystkich zgromadzonych wioskowych, znaczy przez nomadów, przeszedł taki taki, wiesz, jak jęk z jednej strony zawodu, że tak szybko ich najlepszy wojownik został pokonany. A z drugiej strony taki szmer takiego zdziwienia, nie? Kiedy nawet, po prostu wiesz, tak cięcie chlast przez nogę trafiłeś go i wiesz, tak stał przez chwilę zdezorientowany i dopiero się popatrzył, jak strugi krwi na brunatno-czerwono brudzą mu spodnie i barwią piasek, że właśnie walka skończyła się szybciej niż się zaczęła. Skłonił ci się tylko, krzywiąc się z bólu i utykając, zszedł. Mamy zwycięzcę próby stali. Zwyciężyłeś, przybyszu. Jak ci na imię? W sumie to prawda, nie miałem okazji się jeszcze nawet przedstawić, co za brak manier z mojej strony. Zwą mnie Gunnar, a z rodziny Hildebrand. Dla przyjaciół Kruszyna. Więc zwyciężył Gunnar z rodziny Hildebrand dla przyjaciół Kruszyna, powtórzył Szejk. Rozległy się i ten przybił ci brawo tymi ubranymi w pierścienie dłońmi i rozeszły się szmery uznania pośród tych. W takim razie czas na próbę powietrza. Nasz najlepszy łucznik, Malik Salah, zmierzy się. Zawisło takie pytanie w powietrzu. Tak. Więc no pewnie wyjdę przed szereg, już tak ściągając z pleców łuk, żeby było wiadomo, o co chodzi. Jak się zwiesz? Wej. Z Wejem. Salah Malik zmierzy się z Wejem. A na czym ten pojedynek będzie polegał? Widzicie, że ustawili w odległości 50 są... Czekaj, jaki łuk ma twój ten? Zasięg? O, to jest setki. Tak. Do 50 na... Od 2 do 48, od 49 do 96. Aha, dobra, to na 50 sążniach ustawili tarcze, takie prowizoryczne. Trudność trafienia będzie 8. Pierwszy, który nie trafi, przegrywa. Dobra, rzucę za orka. Znaczy, nie za orka, tylko za nomada. Najlepszy łucznik nomadów naciągnął cięciwe. Nie byłem przygotowany, powtarzamy! Wypuścił strzałę, ślizgnąłem się, która poleciała i wbiła się w piach tuż przed tarczą. Szmer, znowu taki głośny szmer, jęk zawołał. Jakieś tam okrzyki gniewne, może rozżalone.
Szejk pokręcił tylko głową. Pasje wam sprzyjają dzisiaj, nieznajomi. Ja tak patrzę się w stronę tego gościa, w stronę tu i tak pytam, ale to tak na poważnie, czy... Dobrze. Chyba nie znał Troalskiego, bo nie chyba cię nie zrozumiał. Znaczy, być może zrozumiał twoje intencje, ale pokręcił tylko głową i rzucił łuk w ziemię i... Tak. No, ale musisz jeszcze trafić, nie? No dobra, mam rzucać, okej. Okay. Już. Same. O! Przymierzyłeś się i wypuściłeś strzałę, która pofrunęła, trafiła centralnie w środek tarczy. Z taką siłą, że tarcza się zachwiała i w końcu przewróciła się na ziemię. Znowu rozległy się gromkie brawa i okrzyki aprobaty. Wyśmienity strzał. Zwycięzcą próby powietrza jest Wei. Teraz została ostatnia z prób. Poprowadzili was kawałek dalej, gdzie widzicie takie kilkumetrowe, wąski pas, wysypany gorącymi, rozgrzanymi do czerwoności węglami. Przy węglach stoi stary, wysuszony mężczyzna, który stoi w takiej dziwnej pozycji, że stoi na jednej nodze, drugą nogę ma założoną na nogę, ręce tak przed siebie złączone, tak jakby wykonywał jakąś dziwną modlitwę i zamknięte oczy. Coś mruczy tak do siebie. No... Tylko wspomnieć, że naprawdę zasysałem z tych lekcji, nie krzycz, gdy cię przypalają. Czas na ostatnią próbę. Najważniejszą. Próbę ognia. Pokażcie pustyni, że jesteście godni. Oto Nazir. Wiekowy starzec, który potrafi spacerować. Przez rozżarzone węgle. Staruszek otworzył oczy. Uśmiechnął się, skłonił się wszystkim zgromadzonym i zaczął iść. Szedł krok za krokiem po rozżarzonych węglach. Kiedy stawiał stopy, po bokach tych stóp strzelały takie snopy iskier. Szedł i uśmiechał się. Przeszedł całą trasę bez jakiegokolwiek jęknięcia. Kiedy zszedł na gorący piasek, podniósł najpierw jedną nogę do góry, prezentując ją publiczności. Zero jakiegokolwiek poparzenia. Potem postawił ją na ziemi, wzniósł drugą nogę i znowu zaprezentował publiczności. Zero jakiegokolwiek poparzenia. I znowu z uśmiechem na twarzy kłonił się i odszedł gdzieś. Który z was podejmie się wyzwania próby ognia? A czy ja mógłbym ponownie wystartować? No właśnie nie, już nie możesz. Yes. Wow. Znaczące spojrzenia spoczywają teraz na Ardrylu. Hej, to jest dobra. Zdejmuję buty, szkoda butów. Może jakoś później zregeneruję stopę albo coś. Mam dobre maści na oparzeń. Może ten, dostrzeżesz jakieś coś w przestrzeni astralnej, ten ogień może ma jakieś właściwości? Przypuszczam, że jest dość gorący. No, gdy podchodzisz do początku tej trasy, to faktycznie czujesz żar. Jest gorący. Nic no. Kawałek skóry w zęby. Staram się skupić. Ból nie istnieje. Coś takiego. Tak, może pancerz magiczny. No, przypuszczam, żeby raczej się krzywili na magię. Będziesz rzucał na willpower. A jak Mage... to widać? I na fioletowo poświata. A. Aha, no to faktycznie, no to... Albo widoczna, gdy jest ciemno lub astral sightem. Więc nie wiem, jak to w dzień wygląda. W dzień w pełnym słońcu może być niezauważalne. Bądźmy szczerzy, sobie odwiedzę, że jakieś dodatki do... Okej, próbuję rzucić na siebie Mage Armor. No dobra, znaczy to raczej ci się uda, tylko zobaczymy, jak bardzo ci się uda. To bal z karmą. Nie wiem, czy no target mogę rzucić z karmą. Na twój target? Tak. A, czy tam jest no target? No target. Ogólnie do rzucania czaru możesz dodawać karmy, bo to jest twoje talenty, nie? Mhm. Aha, okej. Spellcasting jest twoim talentem, więc to jest bez problemu karmą możesz dopalać.
Okej. Okay. To odpalam karmę. I to co? Dwa punkty dodawało, pamiętam chyba? Cztery stopnie. 13, uwaga, rzucam. Uhuhu, no to trudność jest 2 chyba w przypadku twoim, automatyczna. Tak, tak, 2. To jest bardzo dużo sukcesów. Znaczy tak, jak rzuca, to nie... Nie musi pokonać to nie korzysta. To znaczy nie tak, jak chce dodatkowe sukcesy, to liczy mu się normalnie, normalna ten, Mage Defense. No bo... Jakby dodatkowe sukcesy są liczone versus jego standardowa Mage Defense, ale zakłada się, że ten... Chodzi zawsze, jeśli chce. Po prostu wchodzą, tak, jeżeli chce. Dobra, ale dostajesz dodatkowe 2 do Will Power, do Will Effect. Więc Will Effect plus 2 stopnie dostaniesz. Czyli 5 będzie zamiast 3 chyba standardowo. Nie, na Will Power normalnie ma 7, no to 9, no to 9. 9 stopień. Rzucaj w takim razie. Co mówić, Will Powera? Tak, Will Powera. Czy wytrzymasz? I tutaj bez bonusa, no okej. Okay. Znaczy masz bonus, że masz w sumie 9 masz zamiast 7, nie? Mhm. I powinienem rzucić na step 9, okej. Okay. Wstępujesz na te rozpalone węgle. Czujesz, jak gorąco uderza w twoje stopy otoczone magiczną barierą. Snopy, widzicie, jak snopy, po pierwszym kroku snopy iskier zbijają się w górę wokół jego stopy. Wasze serce i oddechy zamierają, ponieważ Adryl po tym pierwszym kroku zatrzymał się na chwilę, ale później postawił kolejną stopę i kolejny krok. I kolejny. Idziesz. Dotarłeś do połowy mniej więcej rozpalonych tym. Czujesz, jak otaczająca cię magiczna energia coraz ciężej jej powstrzymywać ogień przed parzeniem twoich stóp. Znaczy jest ci gorąco, czujesz, że cię pieką, ale wiesz, że jeszcze nie ten. Magiczna ta bariera sprawia, że nie skóra ci nie odkleja się od stóp i mięśnie się nie zwęglają. Więc możesz rzuć jeszcze raz, bo znowu zatrzymałeś się w pół trasy, a wy tylko się w duchu modlicie do wszystkich znanych wam pasji, aby przeszedł. Wasze życie jest w twoich stopach. Okej, okay, jeszcze raz karmą. Plus 4, to 13. Można powiedzieć, że bardziej życie krasnoludów. Okej, okay. Siłą woli narzucasz sobie z powrotem swoją magiczną barierę. No i teraz jeszcze rzuć mi na Will Power. Wyobraziłeś sobie chyba spełnienie swoich największych marzeń. Może po prostu jak prezentujesz światu swoją najnowszy wynalazek, wspaniałą potrawkę z Manticory, a może cokolwiek innego, co sobie tylko zamarzysz. Stawiasz kolejny krok i kolejny krok i kolejny krok. I nawet nie zorientowałeś się, kiedy stanąłeś na piachu, a ty jeszcze dalej idziesz, aż w końcu ktoś cię zatrzymał i wyrwał z tego transu. Z piersi twoich towarzyszy wyrywa się okrzyk, czy też westchnienie ulgi. Udało ci się. Przeszedłeś przez otoczone węgle. Czujesz, jak magiczna energia, która cię spowijała, rozprasza się gdzieś w powietrzu. Pieką cię stopy, ale żyjesz. Zdaje się, przyjaciele, że pasje wam sprzyjały. Napełnimy wasze bukłaki i bukłaki waszych krasnoludzkich towarzyszy. Damy wam prowiant, tak jak wam obiecałem. Salahadin, niech pustynia wam sprzyja. I to, Szejku. Dziękujemy. No, nomadzi ten, zaczynają się rozchodzić. Patrzą na was z uznaniem, szczególnie na Weya, który fantastycznym strzałem trafił w tą tarczę, ale i na ciebie, Adrylu, że udało ci się przejść po tych rozrażonych węglach. Boisz się spojrzeć na swoje stopy. Nie patrz, jak nie widzisz, to zawsze nic tam złego się nie stało. Nie patrzę, to nie boli. Dokładnie. Tak. Czego to się nie robi? Czego to się nie robi, żeby dotrzeć żywym do
Troalu. Za niego. Za mało mi płacą. Nie wiem, ile mi płacą, ale za mało. Zdecydowanie. Niezależnie tego, od tego, ile ci płacą, nie? Tak. Zostało się takiej rzek Szejk, Salah Malik, An-Nasiri, Ben Shazi. Wasze bukłaki zostały napełnione świeżą wodą. Muły napojone i nakarmione, prowiant uzupełniony, aczkolwiek żadnemu krasnoludowi nie można było przekroczyć granic nomadziej wioski. Ale to nie było najważniejsze. Nie krasnoludzka duma, nie duma obywatela Troalu była w tym momencie najważniejsza. Ważne było to, że uda wam się przetrwać. Nie umrzecie z głodu, nie umrzecie z pragnienia. Co najwyżej, próbując przeciwstawić się jakimś kolejnym przeciwnościom losu. Ale dzisiaj zaśniecie z pełnymi brzuchami i z kojącą myślą, że kolejny dzień podróży nie będzie walką o każdy krok i o każdą kroplę wody i o każdy łyk pożywienia. W niewielkim oddaleniu od wioski nomadów rozłożyliście sobie obóz i udaliście się na spoczynek. Adrylu, okazało się, że twoje stopy, wbrew temu, czemu się obawiałeś, były tylko lekko zaczerwienione, ale posmarowanie jej jakimiś maściami powinno sprawić, że do rana będą w jako takiej kondycji. Tak mówię, że za mało dostanę. Że co? Za mało mi za to płacą. Za mało ci płacą, tak. Ech, to był ciężki wieczór. Na szczęście już się skończył. Na szczęście można się udać spać. Wstajecie kolejnego dnia i wyruszacie w dalszą drogę. Po jednym, dwóch dniach pustynne rejony znowu zaczęły zanikać. Zaczęło się robić bardziej żywo, bardziej zielono, bardziej lżej też na sercu. Z każdym dniem przecież zbliżaliście się do granic królestwa Troal. Któryś chyba już nasty dzień podróży, kiedy przejeżdżacie przez bardziej górzysty już rejon tej waszej podróży, znaczący niechybnie, że lada dzień znajdziecie się u podnóży gór troalskich, lada dzień traficie na wielki targ i na ogromne wrota królestwa Troalu, które za nim się rozpościerają. Ale dzisiaj Kalwan, jadący naprzedzie waszej karawany, spokojnym tam stępem jego wierzchowca, prowadzi was w urwisty jar, który wiedzie dalej w kierunku królestwa Troal. I dnem jaru płynie niewielki potoczek. Pierwsze źródło chyba życiodajnej i czystej wody, jakie widzieliście od bardzo, bardzo dawna. Niechybny zwiastun tego, że opuszczacie złowieszcze i przyprawiające złe wspomnienia tereny, mało życiodajne tereny, półpustynne, zostawiając za sobą tyle ciężkich dni i ciężkich nocy. Gdzieś mniej więcej w połowie tego jaru Sokół, który przesiadywał na ramieniu Kalwana, wznosi się do góry ze swoim tak już znajomym okrzykiem drapieżnego ptaka. I w tym momencie słyszycie świst. Nagle spada na was deszcz strzał. Pociski prują powietrze, wbijając się czy to w ziemię, otaczające was skały, chlupocząc w wodę, trafiając w muły, uderzając we wszystko wokół was. Idący obok ciebie Weju, krasnolud, mówi tak: co jest? I strzała przebija mu gardło, powalając go na ziemię. Nagle widzicie, jak za waszymi plecami i przed wami
pojawiają się jeźdźcy, orki. Kalwan wyciąga miecz, krzyczy do broni i rzuca się na Gunara. Ilu jest tych jeźdźców? O, co? Rzuca się na ciebie. Dobrze. Wszyscy padają, gdzieś tam chowają się za, tylko mogą, żeby uniknąć śmiertelnych strzał. O, już ci mówię, physical 10. No to udaje się Kalwanowi. Okay, manewr co daje, bo jeszcze... Manewr daje plus 2 do ataku i plus 2 do obrony fizycznej za każdy sukces. No to on ma tylko jeden bazowy sukces. Ma plus 2 do ataku i plus 2 do swojej obrony fizycznej. Masz 10, tak? Dobrze, to teraz mam 2 sukcesy, czyli plus 4 do obrażeń, tak? Dobrze mówię? Nie inaczej. No ale chyba mizerne to obrażenia. Armor mam 8. Minus 8, 5 obrażeń. 5 obrażeń, biorę. Czyli takie dosyć płytkie cięcie, zaskoczone. A, bo ja teraz mam tą wypasioną zbroję. Tak. Więc cięcie było dosyć płytkie, zaskakująco, co zobaczyłeś takie zaskoczenie, kiedy tam przebił się przez twoje ubranie i jego ostrze tylko przesunęło się po twojej zbroi. Będziesz miał po tym cięciu jakieś tam siniaki, ale nic poważnego ci się nie stało. Co robi reszta? Krasnoludy powyciągały broń. Widzicie, jak orkowi jeźdźcy salwa strzał ucichła, gdzieś tam strzelaj do was po prostu z krawędzi tego jaru, w którym się znaleźliście. A ten, jeden z krasnoludów nie żyje. A orkowi jeźdźcy z tyłu i z przodu właśnie ruszają do ataku. Rajdą, daj. Dobra. Inicjatywa czy coś? Może być. Wej za salą. Widzę tak, największą ma Ardryl. Ardryl, potem ty. Potem ja. I potem Wej. A jeszcze czekaj, za Kalwana jeszcze rzucę. Kalwan chyba zaskoczony tym, jak bardzo nieskuteczny okazał się jego atak zaskoczenia, stracił na inicjatywę. No to dobrze, no to Ardrylu, co chcesz zrobić? Widzisz, znaleźliście się w potrzasku. Przyjął do was z góry, pędzą do was z obu stron. A ilu jest tych jeźdźców? Dużo. No cóż, zrobi się co można. Rzucam Mage Armor i dopalam go z karmy, ile mi zostało. No wcześniej a tamte punkty karmy ci się odnowiły. Aha, więc... dobra. Okej, okay. Trzask. Załóżmy, że z automatu wykonywaliście te rytuały karmiczne, żeby odzyskiwać. No spoko, dzięki. Jeżeli wyjdziemy wystarczająco dużo, mogę wybrać dodatkowy cel dla czaru, no ale to nie musimy najpierw wyjść. Okej, no udać ci się udało, to na pewno. Jak tutaj liczyć te dodatkowe bonusy? To, znaczy tutaj ci automatycznie wchodzi. Nie ma, tak, chodzi o to, nie uda, tylko jaką masz obronę magiczną? Moja obrona magiczna... Magic... Mystic, tak? Tak, Mystic Defense. Cztery. Nie, czekaj, dziesięć? No to... Dziesięć. Nie masz dodatkowych stopni sukcesu, ale ci też mam. No to mam. No to tyle ze mnie pewnie. Czyli tam masz dopalone coś, tak? Bonus masz do... Tak, mam dodatkowy pancerz. Na jak długo? Mage Armor plus 3 do Physical Armor na czas trwania for the spell duration. A spell duration... rank rounds. Nie wiem, co to znaczy. Czyli ile masz rank w tej... w spellcastingu? 2 chyba, z tego co pamiętam. No to na 2 rundy masz to zapewnione. Bonusik. Dobrze, no to rzuciłeś, otoczyłeś się oczywiście magiczną
barierą, wykorzystując chwilę na to, żeby się skoncentrować i przygotować na niechybne starcie, które nadciąga z każdą sekundą. Gunnarze, Kalwan was zdradził. Sorry, odsunąłem mikrofon. Łapię za tarczę, chwytam miecz ten mój przekuty elficki, no i go... I go tnę, no... Wkurwiony, agresywnie, tak. Dobrze. Czyli plus 3 do tego, roll. Ma teraz na tą rundę ma dwa punkty wyższą obronę fizyczną. O, 13. No to ci się udaje, bez dodatkowych sukcesów, ale ci się udaje trafić. Dobrze. No to... 12, armor ma... A, nie ma. Czyli wchodzi mu 12, ma wound threshold. I rana mu wchodzi, czyli musi zdać knockdown test. Dobra. No i nie. Leży. Spojrzałeś na niego spojrzeniem, które samo w sobie mogłoby zabijać, gdybyś miał taką moc. Ale wyciągnąłeś jednym szybkim ruchem swój przekuty miecz i pokazałeś mu tym jednym potężnym cięciem, jak się powinno używać takiej broni, zbijając mu automatycznie gardę i zagłębiając swoje ostrze w jego skórzanym opancerzeniu. Jęknął tylko cicho i przewrócił się na plecy. Usłyszałeś tylko w powietrzu krzek jego sokoła, który gdzieś pewnie jest wysoka. Widział, jak jego pan jest atakowany. I w tym momencie orkowie uderzają w was z dwóch stron. Uzbrojeni w topory, nomadowie dopadają do waszej karawany. Rozpoczyna się krwawa jatka. Wszędzie jest kwik zwierząt, szczęk stali, wymiana ciosów, bitewny chaos, kurz, krew, pot. Unosi się w powietrzu zapach spoconych koni. Rzucę grupowo. 15. Weju, Andrylu oraz Gunnarze. Jak wasza obrona fizyczna? No to przechodzi, to wchodzi z... jak mam tarczę, to po prostu u mnie wchodzi. A nie, z jednym sukcesem, bo agresywnie atakowałem. Czyli u mnie będzie plus 2. Ja mam pancerz 9. Znaczy obrony fizycznej. Nie pancerz, obrony. No ludzie, dobra, byłem mutowany. Defense, nie armor. Defense. Tak, defense. No to u mnie wchodzi, no mam 12, no to bez sukcesów chyba. Piękne. Aha, tak. No to a Drylu? Fizycznie mam 9 plus 3 za czar, czyli 12. Czyli tylko Gunnarowi wchodzi z sukcesem, mam bez sukcesu. No dobra, no to obrażenia dla Gunnara będą teraz. Za 6. Rozpędzony w momencie, kiedy powaliłeś Kalwana na ziemię, rozpędzony ork wjechał w ciebie wierzchowcem, zdzielając cię z góry toporem w bark, w którym trzymałeś miecz. Ostrze nie przebiło pokrywającej cię zbroi, ale bardzo boleśnie stłukło ci ramię. Poczułeś taki kłujący prąd, który przeszedł twoją rękę. Mało co nie wypuściłeś broni z ręki. Kolejny ork uderzył w Weja. Byłeś tak zaskoczony całą tą sytuacją, twoje zmysły elfa jakoś nie ten, przytępione chyba wielodniową podróżą, nie wyczuły niebezpieczeństwa. Dobrze nawet nie zdążyłeś wyciągnąć łuku z pleców, kiedy rozpędzony topór kolejnego orkowego nomady trafia cię. Dobra, jeśli bym chciał robić unik, to muszę to przebić, tak? Znaczy to musisz przebić... 17. 15 przebić, bo to są obrażenia 17, a 15 był wynik ataku. Okej, okay. No dobra, wcześniej muszę. Dobra. Ale mogę to robić, czy... Znaczy możesz próbować odrobić unik, ale no musisz wyrzucić 15. Wiem. No to udało ci się, więc o mały włos. W ostatniej chwili zdołałeś się uchylić, kiedy ork nachylił się w siodle, żeby zdzielić się toporem. Poczułeś tylko, jak zimne ostrze przelatuje ci, ścinając być może
kilka włosów z twojej głowy, ale uniknąłeś pozbawienia jej i oddzielenia od tułowia. Teraz Aardrylu, czas na ciebie. 11 obrażeń, minus pancerz fizyczny. Tyle masz pancerza, tak? Physical było 6, ale czekaj, tamten czart już będę nie okłamał. Major armor czy tylko physical defense? Major armor. Ten opis to jest opisem, skopiowałem, muszę sprawdzić. Tutaj physical armor tylko, przepraszam. Tylko physical armor. Czyli obrony nie podnosi, daje armor, tak? Mhm. Masz 6 plus 3, czyli 9, czyli 2. Lekkie draśnięcie tylko. Ty akurat stoisz gdzieś na jakiejś między mułami, które ci trochę osłaniają, więc on, ten ork nie miał za bardzo tak dostępu. Próbował cię ciachnąć tak, wychylając się mocno z siodła, ale gdzieś tylko przeciął ci delikatnie ubranie i skaleczył gdzieś tam skórę. Nie, nie zrobił ci większej krzywdy, ale to jest dopiero początek. Kaweju, co teraz ty robisz? To jest tak, w konkretnego jakiegoś z tych orków mogę szyć, czy to celów jest jakiś... masz naprawdę dużo, więc... No to właśnie kwestia jest taka, no, czy jest sens bić całą tą chmarę, czy musimy to pokonać pewnie, bo się nie opędzimy bez tego. No ewentualnie mogę próbować dobić tego leżącego. To wokół was jeszcze też krasnoludy dobywają tych swoich mieczyków krótkich i tak dalej, wdają się w walkę, nie? Tutaj gdzieś tam idzie jak jakiś padł z wierzchowca, bo któryś z krasnoludów przeciął wierzchowcowi te pęciny. Zwierzę zrzuciło jeźdźca, przewracając się na ziemię. Tam część krasnoludów zwarła się po prostu w walce wręcz ze swoimi przeciwnikami. Wszędzie wokół was coś się dzieje, wszędzie ktoś z kimś walczy, wszędzie gdzieś leje się krew. Dawcy imion są ranni bądź umierają. No to w takim razie ja będę konsekwentny i jak już zaczęliśmy bić tego zdrajcę, to bijmy zdrajcę. Tylko że ty akurat Kalwana masz gdzieś tam po swojej lewej stronie i za bardzo go nie widzisz w tym tumulcie. Aha, dobra, no to niech będzie w któregoś z orkowych nomadów. To przeciwko Magic chyba defense'owi szło. Przeciwko Magic? No to tak, udało ci się. Magic defense. Dobra, czyli... I bez sukcesów większych, tak? No, po prostu ci się udało. Czyli plus 2 będę miał to stopnie przy... No, tylko tak, przy ataku to było, czy przy obrażeniach? Range attack, czyli... Bonus do ataku masz, tak? Bonus do ataku, a nie do obrażeń. Mhm. Dobra, czyli będzie... No, powiedzmy, że sobie dopalę karmo. 15, no to z jednym sukcesem trafiasz. Czyli plus 2 stopnie. Wiesz co, nie miałeś okazji, żeby jakoś mocniej naciągnąć cięciwe w łuku, ponieważ się tu zrobiło nagle tłoczno i gęsto od różnej maści postaci, więc po prostu szybko dobyłeś strzałę, nałożyłeś na cięciwe i tak machinalnie naciągnąłeś lekko i wypuściłeś. Trafiłeś, ale w tym tumlucie nawet chyba ten orkowy nomada za specjalnie tego nie stała, wbiła się w niego, ale on w tym momencie walcząc już z jakimś krasnoludem nawet chyba za specjalnie tego nie zauważył. W tym momencie Kalwan próbuje jump upować. Nie dałoby się. Próbuje wstawać, ale tutaj przebiegający w tej orkowi jeźdźcy przeszkodzili mu i nie może się zebrać. Napastnicy rozjeżdżają się w jedną i w drugą stronę, nabierając rozpędu do kolejnej szarży. W tym momencie znowu z krawędzi jaru sypią się na was strzały. Physical defense to u mnie nie wchodzi. Defense physical u mnie mam 9. Gunarze. To się odbija od zbroi. Tak, strzała ze świstem uderza cię w drugi bark, ale jak sam mówiłeś, odbija się od twojej zbroi. I przepraszam, to
u mnie to będzie trzymać 3 tury, bo mój spellcasting jest na 3. randze. No to dobrze, to tym lepiej dla ciebie. I Ardrylu 11. Mhm. I to idzie na co? Na armor, czyli tam miałeś 9 chyba, tak? No to masz... Kolejne 2, kolejne draśnięcie, strzała gdzieś przeleciała, drasnęła cię w policzek, robiąc bolesne, piekące skaleczenie, ale ominęła ucho na szczęście, więc niewiele potem ci się stało. Okej. Generalnie ten jar. Jak wyglądają ściany tego jaru? Można gdzieś tam, nie wiem, są one porośnięte krzakami, kamieniste takie, że są strome, pionowe w zasadzie, to taki wąwóz, jar? To jest taki, no, raczej dolinka? Taki, nie, to jest taki raczej wąwóz ze skalistymi, dosyć stromymi skałami, co najmniej na kilkanaście metrów wysoki, na którego w tych dwóch brzegach chyba siedzą ci orkowi, coś tam nomadzi, czy jacyś inni napastnicy, którzy po prostu co jakiś czas wychylają się i obsypują was gradem strzał, a z jednej i z drugiej strony tego wąwozu szarżują na was orkowi jeźdźcy. No, znaleźliście się w takiej nieprzyjemnie skonstruowanej pułapce, z której ciężko będzie wam się wydostać. Kiedy... No nic. Co zrobić? Kiedy skończył się ostrzał, strzał, które tym razem jakoś ze specjalnie wam krzywdy nie wyrządziły, widzicie jak znowu orkowi nomadzi na swoich wierzchowcach, pokrzykując groźnie i machając toporami z jednej i z drugiej strony, szykują się znowu do czarży. Ardrylu, twoja kolej. Jesteś ciągle otoczony magiczną osłoną. Która już dwukrotnie ocaliła cię od poważniejszych obrażeń. Mind dagger. Okrzyk jest taki w umyśle. No co? Dodam karne. Co mi tam? Karm tego. Umrzeć to przynajmniej perwerki, ale... Dokładnie. 14. Go. Tak, ram scyzoryk, no i pięknie, trafiasz z sukcesem jednym dodatkowym. O, sukces... Plus 2 stopnie. Willpower plus 2 mystic, minus 2 do physical defense. Increase effect. Aha, czyli dodatkowo jeszcze obniża physical defense. Tak. No to rzucam willpower. 7 plus 2 to jest 9 plus 2. Bez szans. A doliczyłeś ten za dodatkowe przebicie? Nie, doliczyłem tylko za ten. Za normalne. Normalne. Jeszcze raz. Się? No bo normalnie masz plus 2. Plus 4, bo miałeś dodatkowy sukces. No dobrze, proszę. 4 to jest 11. O, widzisz? No, pięknie. Jeźdźcy znowu byli praktycznie tuż przez wami, mając zamiar uderzyć po raz kolejny na waszą grupkę desperacko broniących się dawców imion. Wypuściłeś magiczny pocisk, który pofrunął i po prostu ściągnął jednego z orków z konia, trafiając go prosto w głowę. Zwierzę po prostu przeskoczyło nad leżącym kalwanem, pognało gdzieś na drugą stronę, a bezwładne i martwe już ciało orka upadło na ziemię, ale to nie zmieniło impetu uderzenia, które znowu w was trafiło, Gunnarze. No to ja tam tego kalwana męczę, tak? Zrezygnuję, pozwolę sobie zrezygnować z agresywnego. Ty tak go masz na ziemi. Talerzu. No wiem, dlatego mam plus 3 do rolu, no nie? No wiesz co, przeszkodził ci znowu jakiś ork, który gdzieś cię trącił po prostu, jak przelatywał obok ciebie, no i twoje cięcie, a kalwan się odtoczył się na bok i trafiłeś po prostu w ziemię, tracąc... W zasadzie, tak. Co? To w zasadzie tyle ode mnie, tak? I tyle. Teraz o orkowie. 14 to zakładam, że trafia. Tak. No tak. Bez sukcesów, ale tak. 20, Gunnarze. 20 czego? Chyba, że obrażeń. Chyba, że chcesz tego unikać.
Nie, no jasne, że chciałbym unikać ataku. Dzisiaj mi nic nie wchodzi. No to, no to co, no? No to biorę 12 obrażeń, tak. Czy to wound threshold twój ten? Przekracza. Knockdown test, poproszę. No. O, pięknie. Stoję tak, że... Mógłby we mnie koń wjechać, albo nosorożec, tak, i tak by mnie nie przewrócił. Właśnie tak to wyglądało, że właściwie to ten ork w ciebie wjechał, praktycznie zwalając cię w momencie z nóg, upadłeś na ziemię, przetoczyłeś się boleśnie, obijając się to tu i tam, gdzieś chyba może nawet poczułeś jakieś uderzenie kopyta gdzieś w swoje ciało, ale udało ci się tak przetoczyć, że momentalnie instynktem doświadczonego w walce wojownika stanąłeś na nogi i nawet nie upuściłeś w tym wszystkim miecza. Ardrylu. Widzicie taką scenę, co my tu mamy? 16. Minus 9 to jest 7. Jak tam twój wound threshold się miewa? Chciałbym wiedzieć, bo nie mam pojęcia. A to masz tam gdzie powinno health, być okej, okay, chyba. Health, death i wound threshold, tam masz jaką ma wartość. No ja mam 7 właśnie. 7. Czyli wchodzi ci rana. Jedna. Musisz zdać knockdown test. O trudności 7. Aha, tylko jest. Po prostu knockdown. Mhm. Coś tutaj zmieniam? Nie. Nie. Okej. Go. No i niestety zostałeś powalony. Przelatujący obok ciebie ork zdzielił cię toporem. Tym razem to poczułeś. Magiczna aura nie zatrzymała tego potężnego ciosu, który praktycznie rozorał ci twój cenny płaszcz z łusek spagry i boleśnie przeskrobał się po twoich żebrach. Smuga krwi bryznęła na walczących obok ciebie krasnoludów, a ty impetem tego uderzenia padasz na bok. Gdzieś tam lądujesz między skrzyniami, które gdzieś tam spadły z jednego i drugiego muła. W tym samym czasie widzicie, jak Urrus, który bronił zaciekle Jakusa przed orczymi napastnikami, walczy z każdym gołymi rękami. Po prostu z zadziwiającą gibkością i szybkością unika większości ciosów, chociaż i tak widać na jego wytatuowanym ciele drobne cięcia i skaleczenia, ale unika naprawdę groźnych i śmiertelnych ciosów. Wytrąca broń z ręki przeciwników, zrzuca ich z koni, skręca karki, łamie kości, próbując zaciekle nie dopuścić do tego, żeby jak bardzo kiepsko władający mieczem Jakus Byrailach nie miał możliwości stanąć oko w oko z jakimś orkowym nomadą, który prawdopodobnie tym toporem rozciąłby go na pół. Gdzieś tam jeden z krasnoludów też dopadł do przewróconego orka i zaczął go dźgać mieczem intensywnie, pozbawiając go życia, ale w tym czasie kolejny, który nadjechał od lewej strony, cięciem topora błysnęła stal i głowa nieszczęsnego krasnoluda przez chwilę, tylko kręcąc się w powietrzu, runęła kilka metrów, by spaść gdzieś między konie, a jego ciało bez głowy upadło obok orka, którego dobijał. Weju, ciebie też trafili, tak? Tak. Trafili. Ledwo, ale trafili. Każdy taki atak przynosi śmiertelne ofiary po obydwu stronach. Ojej. A tam na unik rzucałeś? Nie rzucałeś. Nie, więc spróbuję. Tam masz 15 chyba do pokonania. Tak. Nie, 14, tak. Sorry. 14 jest. No to akurat, więc ty z tym łukiem w ręku, nakładając kolejne strzały, kręcisz piruety, unikasz owłostych cięć. Naprawdę pokazujesz szczyt elfiej gracji i zgrabności w unikaniu niechybnej śmierci, więc jest to twoje na plusie. Kalwan, spróbuję normalnego knockdown testu i chyba nawet mu się udaje zebrać cię na nogi, ale to dalej nie daje mu prawa do ataku, ale przynajmniej wstał. No i teraz... To ta moja rola. Mój moment. Teraz twój moment. Ja pewnie standardowo spróbuję jakiegoś ustrzelić tego orka, bo domyślam się, że tego zdrajcy nie będę miał jak dostać.
11. Udaje ci się trafić. Bez sukcesu, ale udaje. Okej. Okay. Znaczy czekaj, bo to jest mistyczny celownik. To jest, tak, tak, to jest. Sukcesem, sorry. Sukcesem jednym, tak? I to bodajże chyba zwiększało o kolejne dwa, nie? Tak, plus dwa do rzutu. Tak, tak, i sukces. O, pięknie, panie, pięknie. Po prostu rzuciłeś tak wspaniale, że po prostu pozwolę ci opisać, jak wykańczasz swojego przeciwnika. Dobrze, więc mając jeszcze w głowie te ostatnie wydarzenia z tej próby wiatru, napiąłem cięciwe i tak widząc głowę jadącego w stronę jednego z biegających tutaj krasnoludów, tego orka na swoim wierzchowcu, tak po prostu prosto w środek głowy, tak jak prosto w środek tarczy strzała przeszła i tak samo jak upadła ta tarcza, tak samo on po kilku spazmach zwalił się z tego konia, posiadając strzałę na wylot wbitą w swoją czaszkę. No i właśnie w ten sposób kolejny orkowy napastnik dokończył swojego żywota, ale ciągle jest ich wielu i znowu nawracają do kolejnej szarży, a w tym momencie obsypuje was deszcz strzał. Strzały sypią się wokół was. Widzieliście, jak któryś z was zauważył, chyba ty, Adrylu, próbując zebrać się z powrotem z ziemi, jak jedna ze strzał frunęła w kierunku Jakusa, ale niechybny i nieomylny Urrus po prostu łapie ją jedną z rąk w locie tuż przed głową Jakusa i ciska ją na ziemię, ale przypłaca to tym, że jeden z orkowych nomadów wbija mu topór w nogę. Urrus przypada na jedno kolano, ale łapie biednego orka rękami, ściąga go do dołu i po prostu wpycha, widzisz, jak po prostu perfidnie wpycha mu kciuki po prostu w oczy, wyłupując je. Ork wydziera się gdzieś w tym tumulcie, ale niestety ten okrzyk zginął gdzieś tam w tym tumulcie walki i nawet nikt nie zarejestrował tego, z jakim okrutną precyzją poza tobą, Adrylu, orczy ochroniarz dopełnia swoich obowiązków. Kolejne tam strzały fruwają wkoło was. Znowu jakiś krasnolud, który wychylił głowę za muła, dostał strzałą i padł, rzężąc i konając. Któryś z mułów też już naszpikowany strzałami jak jeż przewraca się na bok. Ten z jego chrap dobiega, ten krwawa piana się wydobywa. Wszystko to rozglądacie się wokół siebie, liczycie, ilu was jeszcze żyje. Ciężko powiedzieć. Wszyscy ranni widzicie desperację w swoich oczach, a orkowie pomimo strat w swoich szeregach nie ustępują na krok. Zbierają się do kolejnej szarży i znowu z dwóch stron systematycznie za każdym razem dożynając was po trochu atakują was jeszcze raz. Ardrylu, zbierasz się z ziemi. No tak jest pan. Boli cię jak cholera. Nie wiesz, czy ktoś ci połamał żebra, czy krwawisz, trzymasz się na cieniutkiej linii własnej siły woli, ale wstajesz. W twoim umyśle jest już tylko złość, wściekłość, frustracja nagromadzona przez ostatnie tygodnie. Tylko ta rozpalająca żyły nienawiść sprawia, że wstajesz. To teraz cię napędza do tego, aby stawić czoła wszystkiemu, co was jeszcze czeka. Po prostu czerwona mgła praktycznie żądzy krwi. Uczucie, jakiego do tej pory chyba nie czułeś nigdy w swoim sercu, teraz rozpala cię żywym ogniem. Dla Boga krwi, czaski dla tronu z czasem. Manticory na rożen. Zagulasz z Manticory. Mind dagger, taki. Okej, okay. To okej, okay. Zobaczmy, go. Oj, jednak nie czujesz, z jednej strony ta rozpalająca umysł, nienawiść, z drugiej strony ból, rany, która broczy krwią, przyćmiewają ci, nie możesz się skupić, gubisz gdzieś frazy, zaklęcia, nie możesz skupić się na gestykulacji potrzebnej, żeby uformować tą astralną energię, no niestety nic ci nie wychodzi. Historia mojego życia. Gunnarze.
Kalwan zebrał się właśnie na nogi. Widzisz kątem oka nadcierające kopyta orkowych koni. Rada chwila znowu w was uderzą. Masz ten jeden moment, aby dopaść do zdrajcy i posłać go raz na zawsze do piachu. Manewruję, żeby wśród tego tumultu zająć lepszą pozycję. No i ci się udaje nawet z jednym stopniem sukcesu. Czyli mam dwa w sumie sukcesy. No to go próbuję dziabnąć. Tak, konkretnie. Tej manewr ci daje? Mm. Już doliczyłem. No to... No trafiasz, tylko tak bez rewelacji, ale trafiasz. Mhm. Tak, tak. No to... Nie no, wchodzi, bo on ma zwyczajne... Nie ma jako takiej zbroi, ma tam jakieś skórzane ubranie. Więc twój cios sięga celu, aczkolwiek... Je? Aczkolwiek... Gdzieś tam niezdarnie próbuje jakąś zastawę stosować, ale oczywiście siła twojego uderzenia zbija mu miecz w dół. Gdzieś tam klastasz go znowu, gdzieś tam trochę po ręku, trochę po ramieniu, trochę po ciele. Krzywi się niemiłosiernie, ale tym razem ustał. Rzuca w powietrze jakieś przekleństwo, ale nie dobiega ono do twoich uszu, bo w tym czasie orkowie was dopadają. Okej. Okay. Rzucajcie uniki ci, co możecie. Na to? Czekaj, przeciwko zawsze, temu to... Zawsze możecie... Możecie mieć szczęście. Jest, dobra, Kular, nie. Niemożliwe, po prostu fantastycznie. Rzucam, bo co zrobię? Już widzę, że... Ale to ja wątpię, że to wejdzie. Ja wątpię. O, jest, dobra. No to tobie się nie udało. Gunnarze, po prostu... Widzisz tylko przed sobą jeden cel. Widzisz Kalwana, który powoli, krok za krokiem, próbuje gdzieś tam się między tymi orkowymi nomadami wycofywać. Oni pędzą na ciebie, ale ty nie zwracasz na nich uwagi. Instynktownie unikasz jednego cięcia, drugie zbijasz swoim mieczem. Kolejne także po prostu balansem ciała, jakimś tam krokiem w jedną stronę, krokiem w drugą, zbijasz te wszystkie mierzone w ciebie ataki i przesz do przodu. Widząc tylko Kalwana, na którego widzisz, na którego twarzy chyba powoli wykwita przerażenie, ponieważ widzi wielgachną górę wściekłego trolla z rządzą mordu w oczach i chyba czuje gdzieś w kościach, że ta zdrada będzie go kosztowała życie. Dobrze, dobrze teraz... czuję, dobrze czuję. Teraz panie Ardrylu. Rzucaj to obrażenie. Chcę zaznaczyć, że w poprzedniej turze skończył mi się Mage Armor. To będzie chyba na nieprzytomność już, nie? Tak, tak. Skończyła ci się twoja ochronna energia, a w tym momencie po prostu zostałeś jakby stratowany przez pędzące orki, uderzony gdzieś rozpędem. Cisnęło tobą jak szmacianą lalką, trafiłeś na skały. Twoja głowa uderzyła o skały, zostawiając na tej chropowatej powierzchni ciemną smugę krwi. Twoje ciało już nieprzytomne osuwa się po prostu po tej skale, gdzieś niedaleko Jakusa i Urrusa. Weju, ty Gunnarze tego nie widziałeś, zaślepiony rządzą mordu na Kalwanie, natomiast ty Weju gdzieś tam... kręcąc się wokół własnej osi, szukając nowego celu ataku, widzisz właśnie, jak wasz przyjaciel czarodziej został wręcz stratowany i gdzieś poleciał na bok. Gdzieś tam giną też jakieś krasnoludy. Kto by w tym momencie na to patrzył, jak każdy z was musi indywidualnie walczyć o życie. Ciebie trafili też z paroma sukcesami, nie? No, ja mam 12, więc tam było 23, więc będzie pewnie podobnie. Miejmy nadzieję, że nie będzie przerzutów w tylu. Dobra, wejdzie rana, bo wejdzie mi 10 obrażeń. Na 10 trudności knockdown musisz dać. No i zostajesz obalony, więc tutaj tym razem ta szarża o orków, po prostu zagapiłeś się chyba na to, co się stało z Ardrylem i z tym, jak brutalnie został potraktowany i jednego ciosu nie zdołałeś uniknąć na tyle mocnego, że
pociemniało ci przed oczami i po prostu runąłeś na ziemię. Runąłeś na ziemię. Teraz Wayu, możesz próbować się podnieść. To twoja kolej. Możesz jumpować, albo możesz po prostu się podnosić normalnie. Tylko, że stracisz turę na atak, nie? Jumpem. Dwa strainy bierze jump up. Tak, czyli dwa obrażenia do. I to jest rolowanie dexa i muszę te 10 wyrzucić. Po prostu klikasz tak. Jump up, albo ci się uda, albo nie. Okej, spróbujmy. Dupa, no oczywiście. Standardowo. No więc nie udało ci się podnieść za bardzo, za duże mroczki ci latają przed oczami. Stróżkę krwi spływającą po czole. Czujesz, która zalewa ci oczy. Jest niedobrze. Kalwan. Kalwan teraz w desperackim ataku. Próbuję się najpierw wymanewrować. Ale powoli, bo jump up to jest tak, że wstajesz i masz dalej akcję. Jak nie uda ci się jump up, to po prostu tracisz akcję. Normalnie. I sobie wstajesz na spokojnie. Czyli no, mogę... Czekaj, recovery jak? Które jeszcze? Wstań, czy? Nie, po prostu wstajesz, tylko już nic nie zrobisz, aha, tak? No. Z końcem tury sobie wstaniesz. W tym sensie, dobra. No Kalwan udał mu się ten manewr przeciwko mnie. A, tylko on nie może zrobić manewru, bo ja miałem lepszą inicjatywę. Dobra, bez... Ale nawet dopalę sobie to karmą. W ostatecznym desperackim. Duża desperacja. Jednak za dużo już ran mu zadałeś, żeby był w stanie walczyć. On nie jest wojownikiem, jest tylko zwiadowcą, więc obrażenia, które odniósł, utrudniają mu już poruszanie się, więc niezdarnie gdzieś tam próbuje się na ciebie zamachnąć, ale to bezproblemowo zatrzymujesz na sztyku swojego miecza. W tym momencie znowu zaczyna się ostrzał, ale... Kawaleria. Strzały sypią się, ale mara strzał przeleciała gdzieś nad wami i słyszycie tylko krzyki bolesne. Gdzieś z góry spadają jakieś ciała. Orkowi jeźdźcy wznoszą u górze kolejna równomiernie wystrzelona salwa czyści te kolejne brzeg jaru. Znowu słychać krzyki rannych i konających. Niebo przysłania czarny cień. Wszyscy wnosicie, przynajmniej ci co są w stanie utrzymać się jeszcze na nogach, wznoszą oczy ku górze, popatrzeć co to takiego przybyło nad ten jar, by być świadkiem waszej klęski. Okręt. Jeden z latających okrętów, o których się mówi, że takie królestwa jak Troal, Iopos czy Wielka Tera dysponują nad swoim, w swojej tak jakby asortymencie wojskowym. Życie jakieś okrzyki. Orkowi nomadzi wyciągają broń i krzycząc coś gniewnie, wymachują w kierunku tego okrętu. Niektórzy sięgają po łuki, ale z nieba sypią się strzały, dziesiątkując waszych napastników. Po chwili cień nieruchomieje. Widzicie, jak do ziemi spuszczają się liny. A po tych linach zjeżdżają jakieś postaci. Kiedy docierają do ziemi, widzicie, że to krasnoludzkie wojsko w lśniących, błyszczących w słońcu kolczugach spadają z nieba jako desant i rzucają się do walki z pozostałymi napastnikami. A pośród nich górujący wzrostem i dostojeństwem krasnolud w pięknej zbroi praktycznie jednym cięciem miecza rozpłatuje jednego z napastników na pół. Wznosi się z pozostałych przy życiu krasnoludów ekipy Jakusa, Byra i Lacha. Podnosi się niemrawy okrzyk radości, a po chwili powietrze wypełnia mrucząca, basowa, krasnoludzka pieśń wojenna. Wznosi się szczęk stali, wznoszą się krzyki rannych i konających, a w waszych sercach powoli wznosi się nadzieja. Masz jedyną, ostatnią szansę, Gunnarze, aby dopaść do tego zdrajcy. Dobra. Wchodzi ten... To pewnie będzie jakaś końcóweczka, patrząc na godzinę. Ten manewr wchodzi? Tak, jak najbardziej. Po prostu wchodzi. Mhm. Nie, czekaj, nie. Wchodzi z jednym sukcesem nawet. Czyli tak, agresywnie.
No w końcu. Atakujesz swojego przeciwnika. Dobra, jeszcze spróbuję uniknąć tego. No niestety nie. Gdzieś tam z nieba spada na ciebie Zaszysko, które w desperackim akcie obrony swojego pana próbuje cię spowolnić, przeszkodzić, próbuje gdzieś tam cię trafić w oczy, dziobać cię w twarz, ale jednym machnięciem ręki łapiesz ptaka i nawet nie zastanawiając się długo miażdżysz mu krtań, odrzucasz na bok, a później wnosisz miecz do ciosu. Weszło ci 2 pełne sukcesy dodatkowo. 17. O, panie. Jak wykańczasz Kalwana Niebieskookiego? No, prostym sztychem w serce, tak. Tak wbijam mu ten miecz głęboko. Przebijasz. Spoglądam mu w oczy. Wysuwam i odrzucam ciało, no nie? W jego oczach zobaczyłeś takie zdziwienie, nie? I tylko odrzucasz ciało na bok i rozglądasz się. Widzisz, że krasnoludzkie wojsko dziesiątkuje orkowych nomadów, dobijając i przeganiając resztki. Rozglądacie się w koło. Widzisz Adryla, który leży gdzieś tam nieprzytomny pod ścianą jaru. Veja, który zbiera się z ziemi, twarz ma zalaną krwią. I widzicie, widzisz wielkie pobojowisko. Większa część Javim, Jakusa Byrajlacha nie żyje albo jest ciężko ranna. Może 3, może 4 stoi jeszcze po własnych siłach, w tym Jakus oraz słaniający się Urrus, który ranny, pochlastany w wielu miejscach, ale ciągle jeszcze przytomny, stoi, próbuje ustać, chociaż widzisz, że gnie go do dołu już powoli. Krasnoludy szybko dobiły resztki owych napastników, orkowych nomadów, czy też orkowych najemników, którzy zostali wynajęci, żeby was tu wykończyć w tym jarze i zbierają się wokół was. Jakus Byrajlach, zobaczywszy tego rosłego, czarnobrodego krasnoluda w pięknej zbroi, podchodzi, odrzucając miecz na bok, podchodzi i przyklękuje: miłościwy panie, Jakus, stary zbóju. Krasnolud, śmiejąc się, przerywa oniemiałemu mistrzowi zapachów, łapiąc go za ramiona i stawiając go do pionu. Cieszę się, że cię widzę. I go tak przytula do siebie, do tej swojej opancerzonej piersi, poklępując go radośnie. Inne krasnoludy też przyklękły, żeby oddać cześć widocznie jakiemuś wysoko postawionemu krasnoludowi. Widzicie, jak ci strażnicy gromadzą się wokół Jakusa i jego ludzi, sprawdzając co z nimi. No dopadam do tego Ardryla, tak? Sprawdzam, co z nim, czy żyw jeszcze, czy nie, no bo z daleka to widzę tylko, że leży. Płytki oddech, ale widzisz, że jest mocno ranny i ma rozbitą głowę, krwawi z ran, jest nieprzytomny, aczkolwiek oddycha. Dobra, to zaczynam go tam gdzieś na szybko opatrywać, zgarniam Veja, tak jakby gdzieś, żeby w miarę możliwości może coś pomógł, jak będzie gdzieś, tak? I tyle, no i chyba tutaj, nie wiem, bym na dzisiaj skończył, bo się dość późno zrobiło. No, okazało się, że uratował was nikt inny jak książę Nedem, syn Varulusa III, wraz ze swoją wierną świtą najprzedniejszych krasnoludzkich gwardzistów. I ucieszony tym, że udało mu się spotkać Jakusa i uratować go od niechybnej śmierci, was trzech oraz pozostałe niedobitki Jakusowej kompanii zostaliście zebrani na pokład Spiżowego Orła, bo tak się nazywa okręt flagowy krasnoludzkiej marynarki powietrznej pod dowództwem właśnie księcia Nedena. Książę Neden rad był was po prostu ugościć na pokładzie okrętu i dalszą część drogi do Troalu odbędziecie na pokładzie latającego okrętu Spiżowy Orzeł.
No, na tym dzisiejszym w tym oto miejscu skończymy dzisiejszą sesję. Wszystkim oglądającym i nikomu dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia i cześć. No to Wejowi trzeba będzie przekazać końców. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.